to teraz powiem o zakotwiczaniu tego nowego wymiaru do materii, tak? Bo to jest ważne. Dziękuję. I tutaj tak wszystkie nasze działania w przestrzeni nowej ziemi mają prowadzić do naszego wzrostu duchowego i twórczego w poczuciu budowania wzajemnej relacji, wspólnoty i rodziny. Te przestrzenie będą wykorzystywały potencjały uczestników społeczności. Będą też tworzyć powiązania między ludźmi z świata alternatywnego, a ludźmi ze świata tak zwanego matrixowego. Chodzi o połączenie tych dwóch światów, żeby przestać... Zapraszam Was na szczególne spotkanie. Żyjemy w czasach wielkich zmian, naprawdę historycznych. To jest horyzont nie tam 100, czy 50, czy 300 lat. To jest horyzont tysięcy lat. Nowa era, nowa ziemia, nowa cywilizacja, nowy człowiek. Są to rzeczy, które na rynkach, powiedzmy, informacji takiej alternatywnej pojawiły się już dawno i w różnych krajach różnie to wygląda. A tu w Polsce też wygląda. Realizujemy różne projekty. Na Harmonii Kosmosu, przypomnę, 27-30 czerwca ma odbyć się między innymi debata animatorów, takich najważniejszych animatorów właśnie tych idei nowej cywilizacji, nowej ziemi. Zaprosiliśmy tam w sumie już w tej chwili 4 różne grupy. No, przyznaję też, że Forum Nowej Cywilizacji będę ja reprezentował, ale dzisiaj z nami jest Beata Socha, która reprezentuje projekt Nowej Ziemi i samą siebie, od lat już znaną terapeutkę, osobę o dużych wglądach, o pracy z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, wymiar duchowy i jednocześnie społeczny. Sam jestem ciekawy, jak sobie radzisz, kiedy się wychodzi z tego takiego strefy komfortu, gdzie pracuje się z małymi grupami albo też z pojedynczymi osobami. Jak się przechodzi do pracy z większymi grupami społecznymi, to zapewne pojawiają się różnego typu ciekawe problemy i wyzwania. Sam wiem, bo to ćwiczę. Ale to wszystko ty nam opowiesz. Witaj serdecznie. No witam serdecznie, kochani. Tak jak Janusz mówisz, masz też duże doświadczenia w budowaniu, wieloletnie doświadczenia w budowaniu różnych społeczności, różnych struktur jako przestrzeń alternatywna i dokładnie też wiesz, jak to jest, bo trochę żeśmy o tym rozmawiali, więc ja też już mam takie doświadczenia i zanim, kochani, przejdę, bo mam dwa ciekawe wątki do poruszenia jako nasza nowa perspektywa nowej ziemi, bo jesteśmy bardzo fajnie prowadzeni, więc nie ma co panikować na tle tego chaosu, który wszyscy widzimy, że się zaczyna wytwarzać, więc powiem tak, chaos będzie się nasilał, niestety, a może i stety. Dlaczego? Dlatego, że w wyniku tego, że będą rozwalane stare, zastygłe struktury, które nas zamykały w pudełku starej percepcji jako ograniczona istota, która jest ofiarą świata, życia i musi walczyć o przetrwanie, to z tego pudełka jesteśmy wyciągani właśnie jako ogromne fale światła, które zawierają potężne kody mądrości i wiedzy dla nas, które uaktywniają nasze DNA, nasz poziom komórkowy, nasz ten niewidzialny poziom pozazmysłowy. Dlatego umysł kompletnie nie rozumie, co się dzieje, ale to się dzieje na niewidzialnym poziomie i jesteśmy wyciągani z tego pudełka w kierunku naszej prawdy, naszej wielowymiarowej istoty, którą jesteśmy. Ta wielowymiarowość nie jest łatwa do opowiedzenia i nie będę się aż tak w tym naszym spotkaniu na tym skupiała. Ale ja Cię zapytam, bo to jest bardzo ważne, Beatko, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo tak, z jednej strony mamy bardzo dużo ciekawych, powiedzmy, przekazów, channelingów, które gdzieś tam mają swoją historię kilkudziesięcioletnią, a z drugiej strony wiele osób, tak jak ty, pytanie, czy wczytujesz się w to, co przekazali inni, bo jest to, czy też raczej czytasz i zbierasz z pola, przez swoje własne jakby filtry przetwarzasz i to jest taka narracja jakby, która czujesz, że jest jakby twoja, prawda? Inni stworzyli ją gdzieś tam przed daty, nie wiem, o wielkich przemianach zapowiadała Barbara Marciniak, przekaże z plejad, z przeróżnych miejsc i wymiarów fizycznych i niefizycznych. Wszędzie tego jest sporo i każda narracja jest trochę inna, twoja też, aczkolwiek spójna, wszyscy jesteśmy spójni, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Czujesz, że odpierasz to jakby ty przede wszystkim, czy szczytujesz to z różnych innych, jakby powiedz, przekazów? Powiem tak, szczytuję z swojego pola i one są kompatybilne z tym, o czym ty mówisz, aczkolwiek nie ukrywam, że nie śledzę internetu, bo jestem dosyć mocno wyalienowana od internetu, pracuję w internecie jako wrzucanie tego, co do mnie przychodzi. Mam kontakt z ludźmi, którzy też mają różne odczyty i się komunikujemy na takiej właśnie zasadzie, że to jest bardzo spójne i to jest też bardzo ważne, bo to jest takie, aha, dobrze, że mam potwierdzenie, bo to odpala nas wzajemnie w korelacji i budowania tego nowego.
Bo świadomość wewnętrzna każdego z nas jako Bóg, jakkolwiek nazywiemy tę przestrzeń, to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć. I to jest tak potężne, o tak różnych możliwościach poruszania się i perspektyw, przez które patrzy na różnorodność życia, że ta przestrzeń, którą wspólnie tutaj zamieszkujemy w tej rzeczywistości, nie chcę używać słowa Matrixa, jako hologramu, którym żyjemy. I całą teraz jest sztuką, że my się w tym hologramie łączymy jako wielowymiarowe istoty, mając świadomość indywidualności i jednocześnie kolektywności, że żyjemy w tej samej rzeczywistości, w której musimy połączyć wszystkie kropki. Jako wzajemna współpraca, jako wspólna rzeczywistość, czyli świadomość, która rozwija się indywidualnie w każdym z nas i jednocześnie w tej gęstości tworzy kolektywną rzeczywistość, która ze sobą koreluje jako spójność, jako jedna miłość, która jest uniwersalną energią międzywymiarową i z której my możemy poziomu wszystko. Więc nie jest łatwo, to jest bardzo fajne pytanie, ale bo jeszcze bym chciała je rozszerzyć, że nie jest łatwo te odczyty, które ja nie wiem, w jaki sposób ja je zbieram, całym polem energii, jakbym miała kontakt z wszechświatem i po prostu do mnie to przychodzi. To nie jest dialog, to jest po prostu jasno odczuwanie, gdzie najpierw uczuję i to jest taka energia ekspansji, wow, że się chce i później wiem, że to musi się we mnie ułożyć i po prostu przychodzi ułożenie w logiczny sposób w tej rzeczywistości. Mózg mi to przetwarza jako po kolei, żeby zrozumieć. Ja po prostu to przekazuję, jestem tym ogromnie podniecona, bo czuję wibrację z tego, jaka płynie i ja się przy okazji zmieniam. I kiedy się z tym dzielę, zmieniam innych ludzi i ciągniemy to wspólnie. Więc w taki sposób bym mogła tak. Tutaj na to przy pytanie okazji, wiesz, odpowiedzieć. Ponieważ wiesz, tak, no, każdy dziennikarz ma swój sposób, wiesz, komunikowania się i rozmowy z gościem, ponieważ ty się wszystkim bardzo interesujesz, masz takie rozległe, wiesz, podejście i takie integralne i taki bogaty język, co bardzo mnie cieszy. Zadam ci takie pytanie, ponieważ tutaj użyłaś pojęcia hologram, czy w ogóle, bo za tym, co mówisz i co robisz, idzie jakiś obraz świata. No to on po prostu jest przez ciebie podawany, on po prostu, jego można zakonstruować. Gdybym miał czas, to też bym, powiedzmy, tak to w linijkach zrobił. Ale tutaj chodzi o to, czy uważasz, że w ogóle istnieją jakieś światy, które nie są hologramami? Tak. A co to za świat, który nie jest hologramem? Wiesz co, nie da się tego, Janusz, powiedzieć w sposób zrozumiały dla naszej percepcji 3D. Nie da się, po prostu się nie da. Nie jestem w stanie tego przetworzyć. Nie, ja tak właśnie to z tym jest prawie tym mówię, ponieważ hologram, ja mam tak, zauważyłem w naszej branży, wiesz, bo wszyscy mamy ten sam pogląd co do tego, że jesteśmy hologramem. Dzisiaj zresztą współczesna fizyka, tak naprawdę nawet ta bardzo zaawansowana i mainstreamowa, zaczyna przyznawać, że jesteśmy hologramem, a kiedy każdy jakby wie z podręcznika, że materia w zasadzie jest pusta, bo tej tak zwanej materii jest tyle, co kop na płakał, że w zasadzie pusta przestrzeń, więc jest energia i w zasadzie to wszystko jest hologramem. Dlatego pytam, ponieważ czasami po prostu zrzucamy winę na hologram, ale ten hologram jest po prostu rzeczywistością. Ten hologram to są emocje, to są uczucia. To, że on jest budowany i sterowany przez pewne istoty, grupy i można go różnie zbudować, to jest inna sprawa, ale hologram to hologram. To jest coś takiego, jak, bo gdybyś powiedział o stwórcy, to byś powiedziała tak, nie mogę nic o stwórcy powiedzieć, ja też nie. A to jest taki, wiesz, komputer, z którego leci projekcja i ty oglądasz sobie ten film i ten hologram to jest ten film, ale wszyscy żyjemy w tym filmie. Jak się wczujesz w obraz w jakimś super fajnym, wiesz, filmie, nagle stajesz się częścią tego filmu i nawet zapominasz o wszystkim innym, tylko jesteś w tym filmie, tak? Jesteś w tym hologramie. I ja jakby tak zwracam uwagę, że w tym nie ma nic złego, że jesteśmy w hologramie, bo to jest jakby naturalne, to jest projekcja stwórcy. Tylko pytanie, co to za projekcja? Co to za film? Co to za scenariusz? I w jakim sensie my możemy sami ten film ułożyć, sami ten scenariusz napisać, sami ten film nakręcić, jeżeli znamy te głębsze warstwy, które są, że tak powiem, stoją nam jeszcze przed hologramem, bo hologram jest finałem, prawda? I w tym sensie tu jest mowa o pewnej inżynierii, tutaj oczywiście pole serca, pole umysłu, w jaki sposób mieć te kody dostępu, żeby ten hologram kształtować. Tutaj mówisz, że ty czujesz niesamowitą siłę, która przez ciebie płynie, to są informacje, to jest taki rodzaj napędu, no i ty się tym dzielisz i w porządku. Tylko tak, wiesz, no ponieważ ja to zadaję takie pytania, które jakby próbują do końca powiedzieć sobie prawdę, jak jest. Jesteśmy w hologramie i to nie jest nic złego, tylko pytanie, jak ten hologram ma wyglądać.
Dobrze, więc tutaj poruszyłeś dużo wątków, ale teraz, żeby to po kolei wytłumaczyć, to muszę zacząć od tego, kim jesteśmy jako istoty. I zacznę od siebie, jak ja się w tym poruszam. To będzie łatwiejsze do zrozumienia, ponieważ tak naprawdę wszystkim, czym się mogę podzielić, to swoim wszechświatem, swoją rzeczywistością, którą od środka przeżywam. Więc tak naprawdę ja się poruszam między wymiarami. Jestem istotą wielowymiarową i to, czym ja się dzielę na to pytanie, co na początku zadałeś, skąd ja czerpię informacje, to nie jest mentalne. To nie jest coś, co przeze mnie tylko przechodzi i odczytuję, co jest wiele channelingu na takim poziomie. I różnica, też tego na początku nie rozumiałam, i różnica jest taka, że wielu ludzi odczyta przestrzeń, napisze książki, podzieli się tą wiedzą, ona dalej jest jako wiedza, która jest jakby oderwana od twojej istoty wielowymiarowej i ty niby wiesz dużo rzeczy, ale nie żyjesz tym. Nie jesteś w tym, czyli poza hologramem, o którym mówisz. I teraz, czyli łączę się ze swoimi wyższymi aspektami i każdy to ma, każdy to ma. Wymaga to wewnętrznego wysiłku, żeby oderwać się od tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, od projekcji mentalno-emocjonalnej, bo to jest ten hologram, do którego jesteś przyspawany emocjonalnie i mentalnie, i dlatego czujesz się ofiarą, że na niego nie możesz wpłynąć, że są inni, że to jest taka grupa duża ludzi, że jak oni się nie zmienią, to już koniec. Ja jako jednostka nie mam wpływu. I jest to największe kłamstwo, w które wierzymy. Wcale tak nie jest. Naprawdę nam do zmiany hologramu nie jest potrzebna masa ludzi. Naprawdę to może Najgorzej zrobić wypowiedzieć do garstka zmiany ludzi. programu, bo to jest, tak mamy tu wspólny język, że tworzymy własny hologram, który jest zupełnie inny niż ten, w którym teraz żyjemy, który jest Tak. nacechowany miłością, wolnością, prawda, kreatywnością, można powiedzieć tym, co Stwórca nam dał pierwotnie. A te hologramy, w których żyjemy, są narzucone przez różnego typu czy byty, czy nasze jeszcze gdzieś tam ewolucyjne z zatrzymania i tak dalej. Więc jeżeli mamy być w prawdzie, to nie mogę przyklasnąć temu, co powiedziałeś do końca, kiedy używasz języka my kontra oni, bo to nie jest prawdziwa rzeczywistość. To jest właśnie wiara, w którą wierzymy i dalej się utrzymujemy na niższej częstotliwości, opozycji do czegoś. Natomiast prawda jest taka, że to, co używasz języka, że oni nam zrobili, że ktoś manipuluje, że ktoś nas od czegoś odsuwa, to jesteśmy my sami w innej rzeczywistości. Bo tak jak mówię, jesteśmy wielowymiarowi. My funkcjonujemy w wielu rzeczywistościach naraz, bo czasu nie ma. On nie istnieje. Więc wszystko się dzieje Tak, tutaj i teraz, jako ale świadomość. mówienie oni, słuchaj, w moim akurat, widzisz, bo my rzadko rozmawiamy, mówienie oni nie oznacza, że to jest jakiś byt, istnieje tylko świadomość, nie istnieje nic więcej, istnieje świadomość globalna, która dzieje się na bardzo wiele różnych segmentów. My tutaj jesteśmy, chyba, tak powiem, właśnie tak sprowadza specjalnie tych sytuacji, bo my często się kontrapunktujemy wobec innych ludzi w branży, którzy mówią dokładnie to samo, czasami jak używają słów wyrwanych tak jakby z kontekstu, to się wydaje, że myślimy inaczej. Nie, dokładnie, nie ma nic innego poza świadomością, ponieważ Ale my każde myślimy. słowo, Janusz, każde Tak, ale słowo. ja ci tam przypomnę, jak będziemy mówić o innych sprawach, że z natury rzeczy wchodzimy w sytuację, bo nie da się inaczej, skoro są różne poziomy świadomości, to one w różny sposób musimy je nazywać. Oczywiście bez agresji, bez jakiegoś nastawienia, jak mówimy byty, no to zdarzają się sytuacje, ludzie tak to określają i często się z nimi komunikujemy. Mówię, widziałeś jakiś byt, czujesz jakiś byt, przecież mnóstwo terapeutów pracuje, żeby się bytów pozbyć, które są skrzypami nie tej świadomości, którą chciałabym mieć na co dzień. I już jest po robocie. No dawaj, przepraszam. Dobrze, Janusz, tylko że jest jedna rzecz. My jesteśmy wkomponowywani teraz mocno w nasz program ewolucja. Świadomość naszą, nasza świadomość ją interesuje tylko i wyłącznie wzrost. Więc taki paradygmat, że oni i my, dalej nas utrzymuje w starej częstotliwości jako przekonanie, które w nas drga, a to powoduje, że jesteś przyspawany do 3D. I nie możesz od tego się oderwać. Więc nasza ewolucja polega na tym, że sobie będziemy uświadamiać, że wszystko, co przeżywamy i wszystko, co nam zrobił Matrix, jak to powszechnie jest dzisiaj nazywane, to jesteśmy my sami i to się budzi w nas wtedy samo odpowiedzialność za siebie, że wszystko pochodzi z naszego pola energii, bo nie ma nic poza energią, a Nie ma nic. energia stworzyła świadomość. Nie ma nic poza Czyli świadomością. musimy. Tak, czyli musimy zacząć myśleć już nowymi kategoriami, na które wskazywał już Tesla, czyli językiem świadomości, językiem częstotliwości, wibracji, energii. I kiedy w taki język wchodzisz, to wtedy już nie ma podziału. Wtedy zaczynasz rozumieć, że wszystko jest przedłużenie, że wszystko reaguje na twoją energię, od której nie uciekniesz.
I nieważne, czy nazwiesz ją ja, czy on, że ktoś mi to zrobił, to jest cały czas ta sama uniwersalna, neutralna energia, której ty jako Bóg, jako świadomość nadajesz znaczenie i nadajesz jej częstotliwość. I ta częstotliwość albo ci szkodzi w hologramie, albo ci służy. I to jest do czego wzrastamy. Znam tę dyskusję, podobnie za nią prowadzę tę rozmowę, jak i z tobą właśnie. To jest takie, i tutaj się oczywiście nie możemy do końca dogadać, ponieważ to jakby jest ogólnie słuszne. My wszyscy dążymy do tego, żeby wchodzić w taką wibrację, gdzie jest tylko harmonia. Ale ponieważ żyjemy w tym świecie, w jakim żyjemy, jest to nieuniknione, że wchodzimy czasem w sytuacje, które będziemy nazywać coś po imieniu, bo rzeczywistość jest zróżnicowana, a to, żeby ruch był w jakąś stronę, oznacza, że używamy semantyki, która coś po prostu różni od czegoś drugiego. I będziemy mieli okazję, może na debacie, będę pamiętał tutaj o tym, co mówisz, żeby trafić na taki moment twojej narracji, w którym też użyjesz takiego pojęcia, że będziesz coś wskazywał, że to jest inne po prostu, bo to jest inne, bo nie da się, rozumiesz, nie da się, można ideologicznie oczywiście łapać każdego na tym, o, użyłeś słowa, które tu wibracyjnie działa, ale też bądźmy normalni po prostu, bo rozmawiamy, wiesz, w sytuacji, kiedy są miliony jeszcze ludzi, którzy potrzebują czasami jakiegoś określenia, które im to wszystko jakby tłumaczy, tak? Wchodzimy w stany pośrednie. To nie jest tak, że cały czas jesteśmy w stanie po prostu teta i medytujemy i w zasadzie używamy tylko poezji, pieśni i wibracji gongów i wtedy jest wszystko halo, ale za chwilę ktoś idzie, prawda, coś mu spadło, coś powiedział złego i pojawia się ich wibracja. I sztuka nie polega na tym, żeby w mojej ocenie całkowicie się odizolować od niskich wibracji, tylko żeby po prostu nie podlegać ich wpływowi, prawda? I nie popadać w taką ideologię, bo w którymś momencie po prostu jak poprawnością polityczną dzisiaj w świecie. Nie możesz nic powiedzieć, ponieważ od razu ci powiedzą, że to jest poprawność polityczna zagrożona, rozumiesz? Boję się po prostu skrępowania języka, boję się wolności, wiesz, w sytuacji, kiedy ktoś będzie narzucał, że nie możesz wyjść poza jakiś kanon wypowiedzi, poza jakiś kanon słów. Ja na przykład nigdy nie przeklinam, a i wiem, że są pewne granice, ale czasami trzeba coś powiedzieć, co wygląda inaczej niż to drugie, chociaż to są, oczywiście, że to są tylko i wyłącznie poza świadomością, to jest oczywiste. Nic nie istnieje poza świadomością i jej levelami. To jest oczywiste. Przepraszam, to jest dyskusja, także teraz ty. Janusz, aleś mnie teraz zarzucił, że ja teraz to nie wiem, od której strony zacząć, żeby ci wytłumaczyć, że... Ale mi nie musisz tłumaczyć, ja to rozumiem, że zajął się... Nie, 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 no właśnie nie rozumiesz. Janusz, no właśnie nie rozumiesz. Naprawdę nie rozumiesz. Posłuchaj troszeczkę. Więc całą sztuką jest rozumieć wielowymiarowość i przełożyć ją na zrozumienie tej gęstości 3D, dokładnie, żeby trafiło to do ludzi. Dlatego ja staram się używać języka bardzo wymiennie, bo jakie jest nasze ego, które pochodzi z 3D, że ono się czepia słów, na swoją modłę te słowa filtruje, dlatego wymienność bardzo pomaga, żeby obejść to nasze ego, które tylko rozumie pudełkiem. Więc postaram się to wytłumaczyć z pozycji wyższego wymiaru, ale językiem tego świata. Zobacz, na przykładzie Jezusa, którego uwielbiam, bo jest naprawdę tym przywódcą służebnym, a ta cecha będzie coraz bardziej pobudzała, bo właśnie to chciałabym powiedzieć w tych przekazach, które spisałam tutaj dla ciebie, dla twojej publiczności, że będą się tacy ludzie coraz bardziej aktywować poprzez DNA, poprzez światło, które do nas spływa. Przywódcy służebni, którzy wychodzą poza ego, poza swoją indywidualność, tylko żeby służyć całości kolektywowi, będzie ich coraz więcej. I teraz na przykładzie Jezusa, co on mówił? Bądź na tym świecie, ale nie jak z tego świata. Jak, Janusz, rozumiesz to zdanie? Ale sobie ty mnie nie przesłuchuj, bo to ja z tobą robię wywiad na razie. Nie, nie, Janusz, ja tylko chcę ja ci powiem, ja tak, chcę spróbować nawiązać naszą... Cały czas po prostu, wiesz, sam fakt, że wiesz, ja tutaj użyłem pewnego słowa, które w naturalny sposób się używa i nie ma co jakby się do tego przyklejać, bo mówię, jak robimy dyskusję o tym, jak tworzysz nową ziemię, w jaki sposób stykasz się z ludźmi, którzy na przykład są dla ciebie kontrą. To jest dopiero sprawdzian, bo to nie sztuka po prostu sobie tak ładnie mówić, kiedy masz komfort, tak? Dokładnie, o tym, żeśmy rozmawiali, przyklaskuję, o to chodzi. To jest zachować pewien spokój w momencie, kiedy masz do czynienia z różnymi narracjami, z różnymi percepcjami. A nie od razu zarzucać, że druga jest lepsza czy gorsza. Po prostu, bo my rozumiemy, o co chodzi. Siedzimy w tej branży od dziesiątek lat i nie potrzebujemy, wiesz, żeby tak, nas ktoś tak. Nauczał. Janusz, słuchaj, Janusz, i ja bardzo nie... fajnie, wiesz, no, że to jest tak po prostu skonstruowane, że ktoś może spokojnie mówić o tym i nie drgać, że ktoś powiedział, że to są różne byty, bo języka używamy na co dzień, normalnymi ludźmi, no.
Tak, Janusz, Wykorzystujemy taki po skrót. pierwsze, ja bardzo mocno tutaj to podkreślę, że nie mówię w kategoriach, że ta rzeczywistość jest gorsza, a ta, którą wskazuję, że jest lepsza, oczywiście ona jest lepsza pod kątem, że nam służy, tak? No bo ta, w której do tej pory żyliśmy, no wiemy, jak jest, tak? Tylko mówię teraz w kategoriach wielowymiarowości, żeby zrozumieć rzeczywistość, jak ona funkcjonuje i jak się w niej poruszać, musimy zrobić skok kwantowy do wyższej perspektywy, szerszej perspektywy. I o niej chciałam Ci powiedzieć, tak, że kiedy zaczynasz zmieniać wibracje, ja też rozumiem Twój jakby bunt, bo też Ale to przeszłam i przez takie się. ale ja się nie Znaczy, zgadzam. nie, 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 Janusz, poczekaj. Ja rozumiem Twój punkt odniesienia, o jakby w ten sposób powiem, że jest duża społeczność duchowości, która jest bardzo oderwana od materii i myśli, że oderwanie od materii i życie tylko duchowością, że po to tu jesteśmy i o to chodzi. A to nie o to chodzi. Tu chodzi o połączenie tych dwóch biegunów, czyli utrzymać świadomość w wyższym wymiarze ducha, który jest czym? Wysoką wibracją częstotliwości kochającego światła. I w tej częstotliwości umieć się utrzymać i żyć w świecie, w jego warunkach. Do tego właśnie zmierzam. Ale ja W jego największość wykładów warunkach. mam nie co ty. Dlatego wiesz, nie kontruj się wobec mnie, tylko przedstawiaj po prostu jakby swoją jakąś narrację, bo ja dokładnie mówię to samo co ty. Cały czas mówię o tym, trochę może innymi słowami, powołuję się na inne przykłady, wiesz, my się za rzadko widujemy, rozmawiamy, żeby po prostu uważać, że ktoś po prostu myśli inaczej. No to przecież tak ja nie myślę inaczej, ja mam dokładnie ten sam pogląd. Więc nie musisz mnie Dobrze, przekonywać, że ja ale tutaj mam jakieś zadałeś mi poglądy. pytanie, tak, ale Janusz, zadałeś mi pytanie, żeby się odnieść do tego, tak? Więc próbuję się tutaj wkomponować z nazewnictwem, ze słowami i pomóc zrozumieć na przykład, w jakim ja wymiarze funkcjonuję. Zobacz, fizyka też mówi o cudach. Cudach na poziomie kwantowym, jako fizyka, której my, jako stara świadomość, nie rozumiemy, nie znamy tej fizyki, a jest to fizyka nowej, wyższej energii, która wibruje wyżej, w której z łatwością, bez wysiłku manifestujesz swoje życie tylko dlatego, że wibrujesz wysoko i materia inaczej się wobec ciebie zachowuje. Więc całym wyzwaniem dla nas, dla ludzkości, jest to, żeby do tej częstotliwości jako wyższego wymiaru i w nim innej perspektywy, bo nie jesteś przyklejony do ekranu filmu, który ci się wyświetla jako wczoraj, jutro, zmaganie, walka o byt, o materię, tylko jesteś w poszerzonym stanie świadomości i film jest inny i z tego w zasadzie go nie ma. I z tego poziomu, to co zadałeś na początku pytanie, jak wpływać? Z tego poziomu zaczynasz wpływać bez wysiłku na swoją indywidualną rzeczywistość, która zaczynasz zauważać jako poszerzona świadomość w tym wyższym wymiarze, że ty tą wibracją, swoim życiem wpływasz na otoczenie dookoła, że ono się zmienia na dobro. Tak, a to jest, Również. ja większość osób, które mówią w ten sposób, ja się z tobą zgadzam, ponieważ wszyscy w naszej branży, którzy mówią dokładnie to samo, cały czas ten motyw, wiesz, najpierw zmień siebie, potem zmieniaj świat, tak? Cały czas mówią, jak zmienisz swoją wibrację, to wpłyniesz na otoczenie. To jest kanon, oczywiście, że tak, tutaj to jest kanon i... Teraz chodzi o to, żeby tym żyć, a nie tylko o tym wiedzieć. Rozumiesz? Żyć Tym to znaczy żyć. tworzyć w praktyce na przykład, wiesz. Dla mnie największym sprawdzianem... Żyć codzienność. Tak, to nie jest codzienność. Pływać na codzienność. I kiedy żyjesz, i tutaj dodam, że kiedy żyjesz w tym odmiennym, uniesionym stanie świadomości, bo w nowym polu energii, które jest właśnie poza 3D, w innej gęstości, mimo że dalej masz fizyczne ciało i zmysły, ale w środku jesteś inny, jesteś w innej rzeczywistości, świetlistej rzeczywistości, i to jest ten moment, co Jezus mówił, bądź na tym świecie, ale nie jak z niego, ty zaczynasz zauważać, że świat nie dotyka cię tak jak wcześniej. Stajesz się coraz bardziej niewidzialny dla jego praw, zasad i zaczynasz być płynny i umieć się poruszać. I to jest to, w co jesteśmy wprowadzani, żeby odkryć. Dlatego w nowej technologii, w nauce przyszłości, która się będzie niesamowicie ekspansywnie rozwijać, przede wszystkim będziemy uczeni, jak nasza świadomość, i to nie z poziomu teorii tylko, ale z poziomu doświadczeń i odkryć, jak nasza świadomość i nasza wibracja tworzy I w praktyce, nowy czyli skutek. to, co powiedziałeś, żeby potwierdzić, to było 2 lata temu na wielkich protestach w Frankfurcie nad Odrą, kiedy zostaliśmy potem po polskiej stronie otoczeni przez policję tu polską i zaczęli nas wszystkich legitymować. Ja w tym momencie robiąc live z komórką,
Powiedziałem sobie spokojniutko, patrząc, że przecież to ja tylko obserwuję, mimo że emocji było dużo, to nie tak fajnie jak tutaj u nas. Mówię sobie, jestem niewidzialny, jestem niewidzialny, jestem niewidzialny. I zresztą to jest nagrane, przechodzę, bo rozstępuje się kordon policji, dziwnym trafem ocieram się tylko jedną, drugą tutaj, i wychodzę na zewnątrz i prawda nie ma, więc zdarza się, bo mamy tą świadomość, że potrafimy poprzez właśnie podniesienie wibracji nagle się jakby usunąć z tego pola, co tutaj Czyli tak jest. naprawdę wylogowałeś się z rzeczywistości, którą przeżyłaś. Tak, no to daję przykład na to, co mówisz, bo my to mamy pełną świadomość, że tak jest. To jest słuszne wszystko, oczywiście. Dokładnie. I teraz użyłeś słowa, że to się zdarza. I teraz, ale w naszym procesie ewolucji jesteśmy prowadzeni, żeby to nie było to zdarzenie nie było zawieszone w punkcie czasu i przestrzeni, czyli nie miało początku i końca, tylko żeby było ciągłą progresem, Tak. stałą, w której mamy się osadzić i nauczyć żyć w nowej energii. I wtedy zewnętrzna rzeczywistość po prostu zaczyna się zmieniać sama. Czyli musimy wyjść z trybu walki, z trybu niezgody, z czymś, na temat czegoś. Cały nasz system przekonań i wszystko, co wiemy na temat życia, musi runąć. Po prostu musi runąć, dlatego że ta nowa rzeczywistość, ona jest totalnie inna. Totalnie inna. Tak, Ma nowe tak. zupełnie zasady, nową energię. Natomiast będziemy właśnie, wiesz, wszyscy doświadczamy tych zmian w sobie, jednocześnie konfrontujemy się z otoczeniem, które wiadomo, jakie jest. I ja tutaj nieraz jeszcze wracam do Ai, bo myśmy do tej, wiesz, no, z tobą po raz pierwszy dyskutuję. Zajem mamy tę dyskusję już jakby unormowaną i nie ma tam tyle emocji, co tutaj, że za każdym razem, kiedy podniesiemy wibracje poprzez przede wszystkim pracę wewnętrzną, jak wchodzimy w takie kontakty społeczne, które są już rozkalibrowane wibracyjnie, są troszkę inne, nie są tak harmonijne, jakie tobie się da, czy mnie osiągnąć, to dopiero następuje taki sprawdzian, po prostu sprawdzian następuje tego, na ile ty jesteś to duchowo zharmonizowany, bo wielu ludziom od nas z branży się wydaje, że wystarczy trochę postudiować, trochę channelingi, wiesz, pooglądać filmiki i powiedzieć sobie, że jestem na wysokim poziomie rozwoju duchowego. A ja mówię, wszystko to jest fajne, to jest wspaniały i niezbędny etap, prawda? Teraz proszę cię bardzo, pójść w układy społeczne i to różnych ludzi, bo to nie sztuka pójść, wiesz, w świat, który jest, składa się z takich samych ludzi jak ty. I wtedy to jest oczywiście łatwiej i lepiej. Ja tak jakby daję przykład, jak byliśmy na cudownym, przenieśli się do innego świata i rzeczywistości, kiedy w tamtym roku pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych Kanady i tam grupa tam tych kilkunastu osób nas się tam zebrało, począwszy od Chicago przez Kanadę, potem na New Jersey, to po prostu wszyscy, cała ta ekipa na trzy samochody, która jechała, ale myśmy stwierdzili, że byliśmy po prostu w jakimś innym świecie, niby w naszym, ale w innym, ponieważ ludzie mieli podobną wibrację, podobne zainteresowania, każdy jest inny i wiesz, przeżywaliśmy po prostu tą radość bycia razem i pełnej harmonii. Tam nie było żadnych konfliktów, było dużo śmiechu, radości, wymiany informacji, zrozumienie jeden drugiego. To było właśnie to, o czym mówisz. Natomiast no, to jest jasne, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast jak już wracasz tutaj i wchodzisz w tą rzeczywistość, pytanie, jak daleko jesteś w stanie wejść i jakby pójść do tych, którzy już nie są, jakby, którzy nie osiągają takich etapów, tak? To jest sprawdzian. Też jestem ciekawy, jak budując projekt Nowej Ziemi, z jakimi ludźmi się stykasz i w którym momencie, wiesz, ta wibracja dalej jest taka sama, o której mówiłem, a w której po prostu już zaczyna się grząsko i co wtedy robisz, tak? Jak wtedy wychodzisz z sytuacji, kiedy tworzy się konflikt? Mimo że jesteś tak wykształcona, tak duchowo, wiesz, harmonijnie skomponowała, to co się dzieje w sytuacjach, kiedy natrafiasz na już nieco inny, już dyskomfortowe rzeczy? Bo to jest dla mnie, wiesz, temat, to jest dla mnie jakby wyzwanie, bo to, co wszystko mówisz, to jest słuszne, się z tym zgadzam i używanie słów, jak trzeba, też oczywiście jak najbardziej mogę. No w zasadzie ja właśnie, w zasadzie to ja bym, Janusz, chciała to wszystko właśnie powiedzieć i żeby to zrozumieć, to fajnie by było, żebym mogła to zrobić krok po kroku, bo wtedy będzie zrozumienie, tak, w naszej ewolucji, jak my się będziemy zmieniać. Ale tak króciutko odpowiadając na to pytanie, no właśnie to jest, jesteśmy w rzeczywistości ogromnych kontrastów. Światło zderza się z ciemnością, czyli wyższy wymiar wchodzi do tej gęstości, która jest ciężka, niska, ściśnięta, niewygodna, walcząca. I teraz, kiedy jesteś w tej wyższej wibracji, to ty w tej wyższej wibracji, kiedy wchodzisz w ten kontrast, i to jest właśnie wyzwanie, z którym będziemy się zderzać w dzisiejszych czasach, bo ten kontrast będzie się nasilał, to właśnie całą sztuką jest wtedy utrzymać swoje światło, a światło nigdy nie walczy. Ono opłynie, ono obejdzie i twoje pole, które wysuje, czyli ja bym to tak narysowała, twoje pole, które wibruje wysoko w świetle i zderzasz się z kontrastem niskiej wibracji, która z tobą walczy, cię bodźcuje,
Ty nie odbijasz tego samego, tylko jesteś w swoim świetle, w uniesionym stanie świadomości, czyli w nowym wymiarze, i ta energia przejdzie, ona cię nie haczy, twoje pole będzie oczyszczać twoją przestrzeń. I teraz idąc dalej za tym, ta nowa rzeczywistość, nowa ziemia, dokładnie będzie się działa tak, że pola energii będą się coraz bardziej reorganizować w naszej rzeczywistości, że podobne będzie się przyciągać do podobnego. I to jest właśnie też zawarte w tym projekcie, który będę chciała za chwilę przeczytać, który mi pomogli ułożyć, żebym mogła go wyartykułować tutaj z grupą przyjaciół, żeśmy to zrobili. Więc społeczność będzie się przemieszczała, będzie się decentralizowała z tego, co znamy, i będzie się przemieszczała w podobne społeczności, które podobnie wibrują i będą coraz bardziej żyć inaczej i w innej rzeczywistości niż te, które jeszcze wibrują starą rzeczywistością konfliktu, walki, władzy i tak dalej. To Janusz, może ja przejdę już tak do tej merytoryki tego, co bym chciała mówić o naszej ewolucji, i tutaj będą odpowiedzi na te twoje pytania, ok? Czyli Będzie zadaję to ok? Pytania dość retorycznie, bardzo cię proszę. No. Dobrze, więc ta wysoka, dostajemy teraz wysoką częstotliwość, to już wiemy. I ta świadomość, że wszystko z nas pochodzi, będzie coraz bardziej rozwijana, co wspomniałam. Będzie coraz większa ekspansja naszej wielowymiarowości. Wiele odkryć naukowych będzie się dokonywało w kierunku, co już też mówiłam, jak tworzymy własną rzeczywistość. Młodzi ludzie będą odkrywać wiele talentów, będą mieć szersze zrozumienie nowego świata, wiele genialnych pomysłów, innowacyjnych rozwiązań, jak ulepszyć nasz świat i nasze życie. To w ludziach będzie się działo, my się będziemy zmieniać. Ludzie będą gromadzić się wokół ludzi, liderów, przywódców, jakkolwiek nazwiemy, którzy będą mieć wibrację służebną, będą mieć wysoką częstotliwość, i wokół tych ludzi będą się tworzyć społeczności. Dlatego, że ludzie będą w sposób naturalny na tle kontrastu starej ziemi, która będzie coraz bardziej niewygodna, będą szukać komfortowych energii, która będzie je unosić. Więc to będzie takie naturalne przemieszczanie się, reorganizacja całej społeczności. Władza będzie się przesuwać z centralizacji na społeczeństwo. Obfitość będzie się przesuwać z nielicznych na wszystkich. Dalej, będziemy dbać o swoje, my się będziemy zmieniać, podkreślam. Będziemy dbać o swoje rodziny, o społeczność, o zasoby, a zauważ, że do tej pory myśmy tacy nie byli, a jeżeli byliśmy, to tylko nieliczni, te wysokie wartości były zatracone, więc nasza częstotliwość, ta stara, wytworzyła to, co mamy. Dalej idąc, moc będzie przekazywana ludziom coraz bardziej w tej samoświadomości, która w nas się będzie rozwijać. Coraz większą i bardziej powszechną wiedzą będzie komunikacja w galaktyce między wymiarami. My będziemy do tego dorastać w częstotliwości, że zaczniemy widzieć i umieć odczytywać ich rzeczywistość i komunikację poprzez to, że my będziemy wznosić swoją własną wibrację. Będzie wysyp technologii, w tym wolna energia. Technologii, która do nas będzie przychodzić wprost proporcjonalnie jako wiedza, kiedy my będziemy wzrastać, ponieważ my musimy dorosnąć do tej technologii, żeby sobie nią nie wyrządzić krzywdy, bo krzywdę sobie wyrządzamy z pozycji trybu lęku, walki przeciwko czemuś. Więc te wszystkie rzeczy na nas czekają, żebyśmy jako kolektyw się wyśrodkowali do pewnej, no takiej uniwersalnej częstotliwości, chociażby jakiejkolwiek na początku wyższej, żebyśmy w ogóle zaczęli mieć dostęp do tak wysokiej wiedzy i energii, którą musimy nauczyć się przez swoje ciała przepuszczać i całym swoim polem energii współrezonować z uniwersalną wiedzą, z uniwersalną częstotliwością i całą galaktyką, i różnymi w niej inteligencjami, które żyją wokół nas, tylko są na innej częstotliwości. Dobrze, także to tak pokrótce. Ale to są bardzo ważne, wszystkie ja się absolutnie zgadzam z tymi jakby projekcjami, czy też z tymi zmianami, które tutaj zostały nazwane w ten sposób, ale też przy okazji, ponieważ też jakby siedzę dokładnie od tej samej strony, co ty tutaj mówisz, zapytam, w jakim zakresie w tej grupie przykładowo analizuje się, zdobywa się wiedzę dotyczącą właśnie konkretnego rozkładu, wiesz,
Na przykład temat jest UFO, temat istot pozaziemskich, już różnych gęstości oczywiście. To jest wiedza, ja 30 lat w tym siedzę i to jest tak ogromna wiedza, zarówno taka trochę empiryczna, jak i też taka bardzo duchowa. I ta różnorodność jest absolutnie niesamowita. Widzisz, obserwujesz, czy masz jakiś kontakt z ludźmi, którzy na co dzień na przykład opowiadają o swoich kontaktach z istotami z innych światów, prawda? Bo tych ludzi jest dużo. My tu na przykład akurat w tej Forum Nowej Cywilizacji robimy jakby pod tym kątem, czy w NTV cały czas taki research, wiesz, kto mówi, co mówi. Są to rzeczy bardziej duchowe, gdzie indziej są bardziej takie, powiedzmy, natury jednak, bym powiedział, wojskowej, technologicznej. Czy na przykład rozważacie, czy sprawdzacie, a informacji jest dużo, jakie pozaziemskie technologie dostały się już do ludzi, prawda? Szczególnie niestety nie bezpośrednio cywilnych. Co Tesla wniósł i co z tego Tesli, prawda, dzisiaj możemy wziąć. Przed laty robiłem takie duże imprezy, przez 10 lat tam te free energy było zwożone zewsząd, były dyskusje, więc jakby wszystkie te tematy są bardzo ważne. Też pytanie dotyczące, bardzo mi się podoba, o tym, że władza zejdzie do społeczeństwa, w jakim zakresie, nie wiem, ćwiczycie, bo my to robimy, na przykład demokrację bezpośrednią, bo to wszystko jakby na poziomie idei się tu wszyscy zgadzamy, na poziomie już aplikacji potrzebujemy już pewnych konkretnych sprawdzianów, jak to się robi, tak, to przy przywództwo, o którym mówisz, polegające na tym, że to jest tak zwana służebność. No służebność to tak by, znaczy to w tym języku współczesnym służebność cały czas była nazywana służebnością. Nawet służby specjalne, służby sanitarne, służba zdrowia, to wszystko są służby. Służba państwowa, no to jest oczywiście w dzisiejszym wydaniu uzurpacja, a nie służba. Chociaż tego słowa używają cały czas, który dla nas jako służebność ma zupełnie inne znaczenie, bo wymieniłeś to słowo. Więc w jakim zakresie, na przykład w praktyce widzisz, bo ja szukam, ja jestem na poziomie narzędzi, ponieważ ja się z tymi wszystkimi rzeczami zgadzam, są te może te nieporozumienia na początku, jakie tu się pojawiły, bo ja się z tym wszystkim zgadzam, rozumiesz, tylko szukam, jestem na poziomie narzędzi. Tak samo jak mówię o demokracji bezpośredniej, tak samo mówimy o zdrowiu, więc mamy całą masę uzdrowień duchowych, ale jest bardzo, jak potężne środowisko związane oczywiście z tym, z medycyną naturalną, prawda, z fitoterapią. To są setki tysięcy ludzi, którzy są takim rzeczywistym napędem w ogóle tej zmiany, wiesz. Jestem ciekawy, w jakim zakresie w ogóle ty byś, powiedzmy, jakich ludzi zaliczyła, którzy dzisiaj w Polsce czy na świecie jakby są jak na tym okręcie, prawda, tej nowej ziemi, nowej cywilizacji, nowej ery, a jakich powiedzmy uważa, że to już nie warto, tak, bo niektórzy mówią tak, ja się już nie zajmuję powiedzmy fitoterapią czy jakimiś tam terapiami naturalnymi, bo ja potrafię, bo ja wiem, że można się uzdrowić z pola serca, bo ja wiem, że istnieje uzdrowienie duchowe, prawda, ja to doskonale rozumiem i jednych znam i drugich znam i szukam i próbuję się dowiedzieć i zadaję sobie też pytanie, wiesz, co warto, że tak powiem, wiesz, inwestować. A co to już jest przeszłością, tak? A może wszystko naraz jest ważne, może nie trzeba, wiesz, odrzucać, bo na tym poziomie jeszcze, kiedy jesteśmy społeczeństwem, które jest w starych wzorcach, to każdy, kto przebudzi się do medycyny naturalnej, jest dla nas cenny, prawda? No tak ciekawy jestem właśnie na tym poziomie narzędzi, jakich rzeczy po prostu tam chcecie używać, no bo ja się ze wszystkim zgodziłem, co powiedziałaś, tylko mówię, od lat szukam narzędzi, żeby to realizować i wiedzy, która pokazuje tak do bólu, jak to wygląda. Dobrze, mam nadzieję, że tylko zdążę ten projekt Nowa Ziemia też przeczytać, bo bardzo bym chciała, bo on będzie nie, no, bardzo służył wielu ludziom. Dłużej, tylko, wiesz, to mam nadzieję, że mi dasz odpowiednio czasu, ale już ci odpowiem na pytanie. I teraz musimy wrócić do tego momentu, o którym powiedziałam, że nowa świadomość, która się będzie w nas rozwijać, to jest świadomość, tak jak już powiedział Tesla, percepcja z poziomu perspektywy, wibracji, częstotliwości energii. Czyli ty mówisz o narzędziach, ale mówisz cały czas z pozycji perspektywy starej. Naszym największym atrybutem, największym potencjałem, największą wartością, którą będziemy w swojej ewolucji odkrywać, i to się już dzieje, jest energia. Jest energia, bo że z niej wszystko pochodzi. I to nie na poziomie tylko mentalnym, ale na poziomie odczuwalnym i umiejętności utrzymania tego wysoko wibrującego pola, i kiedy my dorastamy do tego, to jest nam dawane. Jest nam dawana odpowiednia wiedza. Komunikacja wielowymiarowa z innymi istotami jest naturalna, jest prosta, jest łatwa. My nie musimy tu zachodzić w głowę przez jakieś techniki. Więc to, co mogę ci, Janusz, odpowiedzieć, to inna perspektywa, którą osiągniemy jako wysoka częstotliwość, w której my zrozumiemy, wow, jak to możliwe, że ja wierzyłam w takie rzeczy? To jest zupełnie inny świat. Tak, ale my wiemy, że to jest w ogóle paradygmat wiedzy, to jest takie podstawowe pojęcie, które tu używamy, inna perspektywa. Ja pytam właśnie, widzisz, ja praktycznie zadaję pytanie, bo siedzimy w tej to branży. Takie konkretne pytanie.
pytanie, bo dużo bardzo konkretne, wątków poruszyłeś, ale no. ja zadałem po prostu, jak wymieniłem na przykład medycynę naturalną, bo ja rozumiem te różnice. Ja rozumiem, kiedy ty mówisz o tym, że jak wchodzisz w inną perspektywę, masz inne wibracje. Dlatego powiedziałem o uzdrowieniu duchowym. Mówiłem o polu serca, które nie potrzebuje na przykład naturopatii. Rozumiesz? No przecież ja to wiem. I mam świadomość, że są ludzie, którzy inwestują na przykład w rzeczy, które dotyczą zmiany wibracji i nie potrzebują żadnych metod, powiedzmy, naturalnych, a inni ciągle w tym siedzą. I zadają ci pytanie, czy w tej perspektywie, którą ty budujesz w tej grupie, odrzucacie już, nie interesuje was na przykład taki obszar, bo wystarczy, czy aż dużo lepiej zainwestować w podniesienie wibracji. I ty w zasadzie po części na to już odpowiedziałaś, ale już, no... ale jeszcze dopowiem, bo jeszcze nie do końca dopowiem, bo teraz tak pytanie, no fajnie... znamy tą branżę, no rozumiesz, to nie przemawiamy do ludzi, którzy już nic nie wiedzą, wiesz, my mówimy do ludzi, którzy dużo wiedzą i chcemy po prostu pójść głębiej, wiesz, w tych naszych rozmowach, pokazać, słuchaj, tu nie wchodzimy, bo to nie ma sensu, wibracje są lepsze, ale to jest okej, okay. Ja to akceptuję, uważam, że to jest wybór tych ludzi i daleko zajdą, bo to jest najwyższa szkoła jazdy. Dla mnie tak jak życie praną zamiast zdrowej żywności, to żyj praną, tak? Znam ludzi, którzy nie jedzą czasami przez pół roku, więc rozumiesz, to są takie pytania, nie? Tak, Bardziej więc zaawansowane. dobrze, to już odpowiadam. Więc nasza ewolucja jest stopniowa i falowa, czyli to nie będzie tak, że tak jak powiedziałeś, że odcinamy się Ale ja się i nie tylko odcinam, to, ja tylko ciebie ale pytam. nie, posłuchaj Janusz, Ja nie chcę, posłuchaj, żeby się czyli nie to, że odcinać. odcinam się od medycyny naturalnej, ale no, chcę odpowiedzieć Dobra, no Wasze. skąd? Przepraszam cię, bo ci przerwę. To, czy my robimy selekcję, nie? To nie. Nasza ewolucja jest falowa, czyli mamy w społeczności, w kolektywie, w którym jesteśmy jako całość ludzkości, mamy różne poziomy świadomości. Jedni się rozwijają szybciej, drudzy się rozwijają wolniej, czyli mamy różne poziomy. I teraz nasze przesunięcie zawsze będzie takie, że zawsze będą ci, którzy będą w czołówce i będą ciągnąć falę, jako to najwyższe piętro i z tego poziomu to najwyższe piętro będzie totalnie, to już się dzieje, ja tak mówię, będzie, ale to się, to jest w tu i teraz. Mają świadomość różnych poziomów i niczego nie odrzucają, tylko ciągną i cierpliwie czekają, bo rozumieją, że każdy dojdzie. Stąd właśnie to, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, bo tu nie ma czasu, tu się nigdzie nikomu nie spieszy, bo jest wieczność. I teraz, i z tej perspektywy tego projektu, te projekty zawierają różnorodność tych poziomów. Dlatego będą ci, którzy będą się uzdrawiali od razu światłem, czy będą oddychać i odżywiać się praną, a jednocześnie przy uszanowaniu tym, że będą ośrodki, w którym będą dalej używane różne protezy, czy potencjał Matki Ziemi. I to wszystko jest spójne, korelujące, niewalczące i jest akceptujące. W taki sposób bym to odpowiedziała. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, bo też tak uważam, że trzeba tak robić. Już mnie lubisz teraz? Tak, no nie, to bardzo dobrze, no bo widzisz, no ja po prostu staram się pokazać to wszystko. Ja rozumiem twój punkt widzenia i pytania, oczywiście. Super, no to fajnie, to jesteśmy coraz bardziej w tym samym kierunku. Czy na to pytanie odpowiedziałam? Czy jeszcze na jakieś pytanie, zanim zacznę? Nie, spokojnie, to będą jeszcze inne okazje o tej demokracji bezpośredniej zapytałem, dlatego że sam się tym intensywnie zajmuję i wiem, jaki to jest trud. I kwestia tego, jak słyszę, że oddamy ludziom więcej jakby samodecydowania, jak ktoś takie rzeczy mówi, bo to wszyscy mówią, to możesz wszystkich partii prosłuchać, będą mówić dokładnie to samo, a tutaj chodzi o to, co to w praktyce oznacza, wiesz, jaki typ przywództwa właśnie. Jeżeli będziesz miała grupę tam 50-100 osób, to możesz zarządzać łatwo. Jeżeli będziesz miała 10, 20, 100 tysięcy ludzi, będziemy mieli, to pytanie, w jaki sposób będą na przykład jakieś decyzje podejmowane, bo Stwórca tak naprawdę obdarzył ludzi jedną niezwykłą rzeczą, szczególnie na tej planecie, właśnie wolną wolą i prawą dokonywania wyboru, tak? Wybór to jest niezwykła rzecz, dokonywanie wyboru. I teraz są nawet w tym nowym świecie, będą, harmonijnym świecie będą też różne pola wyboru, bo sama kreacja jakby z definicji jest niesamowitym obszarem do wyboru, tak? Kreacja oznacza nic innego jak olbrzymia ilość opcji do wyboru. Jak ktoś rozumie, co to jest kreacja. Na tym poziomie takim troszkę od tej strony na to spojrzałem, więc dlatego pytam, wiesz, czy tutaj, bo o tej nowej ziemi mówicie, czy macie to przemyślane, w jaki sposób ludzie będą się na przykład samorządzić. No, my tutaj ćwiczymy, na przykład na Harmonii Kosmosu planujemy referenda w czasie harmonii, wiec słowiańskich w czasie harmonii. Ja zauważyłem, że w ogóle nasza społeczność, również ta duchowa, jest absolutnie nieprzygotowana do tego, by wspólnie działać i wspólnie podejmować decyzje. To, że całe społeczeństwo jest od, od,
oduczone. Pomijam, że te wzorce są już wiadomo, że stare i tak dalej, ale tak czy inaczej, choćby nie wiadomo, co zrobiła, choćbyśmy tutaj jakiś anielski świat stworzyli, to jeżeli to ma być jakaś kreacja i jakaś wolność, bo oczywiście możemy powiedzieć, że możemy przejść schemat taki, gdzie jest na innych planetach, że w zasadzie jest plan stwórcy, czy plan jakiegoś wyższego porządku i w zasadzie nie ma specjalnie daleko dużo wolnej woli, tak, dużo wolności, albo wolność pojmowana jest jako służenie Bogu, w związku z tym to pole wyboru prawie jest żadne, no bo w zasadzie no, masz służyć stwórcy, to jest twoje piękne szczęście, to jest piękne. Więc ja pytam, czy mielibyśmy żyć w tym, co ty mówisz, wizji wolności w kreacji i w jaki sposób mielibyśmy wspólnie razem uzgadniać kierunki tej naszej kreacji? Więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, żeby je zrozumieć, to trzeba znowu zrobić skok kwantowy na wyższą rzeczywistość, czyli perspektywa częstotliwości, wibracji. I kiedy to zaczniemy rozumieć, to rozumiemy wtedy, że decyzyjność, wspólne kierunki działania, podejmowania decyzji, tworzenia różnorodności jako kolektyw, jak i społeczności, o tym będzie nas układać wibracja, która jest spójna i bardzo inteligentna jako portale naszych serc i ta częstotliwość po prostu nas prowadzi, że my nie potrzebujemy władzy nadrzędnej, tylko my sami stajemy się władzą jako wibracja, która niesie po prostu najwyższe dobro, dobrostan dla wszystkich nas, ponieważ w tej uniwersalnej miłości my po prostu rozumiemy, że jesteśmy jednym organizmem, my rozumiemy, że i wszyscy jesteśmy tutaj właśnie. I teraz to, co jeszcze mi przychodzi, ci powiem w ten sposób, że skąd się biorą konflikty i w ogóle, że musimy mieć władzę, która nam ustawia, wytycza kierunki, co mamy zrobić i tak dalej. Czyli poziom częstotliwości ofiary, że my czujemy, że musimy mieć coś wyznaczane, bo nie umiemy. I to się bierze z deficytu energii. Kiedy umiemy przepuszczać przez siebie wysoką częstotliwość, co to jest za częstotliwość? Jest to częstotliwość, w której ty po prostu kochasz życie, kochasz źródło, kochasz siebie, kochasz wszystko, dlatego że z tej częstotliwości twoje serce, kiedy jest otwarte, ty nie masz deficytu, przepuszczasz wysoką energię i jest ci dobrze. A jak jest ci dobrze, nie masz potrzeby okradania drugiego z energii. A w 3D myśmy się wszyscy okradali z energii. Nawet w duchowości, nawet tam, gdzie mówimy, piejemy o tych serduszkach, kokardkach, o duchowości, o miłości, która jest taka, wiesz, nie? Zewnętrzna nadal, ale wewnątrz mamy deficyt. A tu chodzi o totalność w nas. Świadomość świadomie połączona z polem energii i wytwarzająca wysoką częstotliwość, w której ty masz duży potencjał, ekstazę, chęć do życia, przepływ natchnienia i tworzenia. I ta spójność kolektywu danych społeczności, które będą ze sobą współrezonować, korelować i jeszcze między sobą innymi się wymieniać, bo do tego dążymy, to troszeczkę na wzór byłych społeczności starożytnych, lechickich, można by było porównać. Więc to pole nas prowadzi i z tego pola my jesteśmy wszyscy nasyceni w ekstazie i mamy chęć dzielenia się energią, której każdy ma za dużo nawet. To jest energia, która jest, jej za duża ilość w tobie, jest to taka ekspansja, która cię popycha, że ty chcesz czynić dobro dla drugiego człowieka, bo kochasz całość. I to jest stan szczęśliwości, za którą wszyscy tęskniliśmy jako ludzie. Więc tak. To nas układa, to nas prowadzi. Znaczy Więc tutaj, to jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą znamy. Wiesz co, znaczy, jeśli chodzi o kontrapunkt wobec tej rzeczywistości, w której jesteśmy, to niewątpliwie, wiesz, taki sposób, taka narracja jest potrzebna i jakby niezbędna, żeby zrobić kontrapunkt wobec tego, co jest, bo to, co powiedziałaś, jest rzeczywiście alternatywą. Natomiast, ponieważ ja staram się już myśleć, jakbym był w tej rzeczywistości nowej i w jakiś sposób mieć jednak świadomość, że wszystko zbudowane jest, nawet kiedy działa pole miłości, na bazie pewnej jakiejś tam, w cudzysłowie, inżynierii energii, tak? Inżynierii miłości i jednak jakichś procesów uzgadniania wibracji. Bo ja też pojmuję świat jako, w zasadzie, zresztą nie muszę ja, to wystarczy do fizyki sięgnąć, nawet tej dzisiejszej. Dzisiaj to jest oczywiste, że nie istnieje nic niż fale, niż częstotliwości. Te fale, częstotliwość to jest nic innego, ruch tylko tej fali. I w gruncie rzeczy na tych falach się dopiero opiera coś, co nazywamy świadomością i te wszystkie poziomy, o których mówiliśmy. Dla mnie jakby, ja się pytam i wyzwaniem jest nie to, żeby się kontrapunktować już wobec starego świata, bo to przynajmniej, no ja już to robiłem kilkadziesiąt lat temu i jakby... Tylko
poddać się tej Tylko fali żeby właśnie. pokazać, żeby właśnie, bo tu ogólnie to prawda, my będziemy mieli wyższe wibracje, bardziej harmonijne, będziemy jakby dosłownie płynąć w oparciu o to, co płynie z serca, z miłości, uzupełniać się wręcz wzajemnie. To, co powiedziałaś, że sama świadomość będzie jakby, ta wyższa świadomość nasza, regulować jakby nasze zachowania, to Tak, bo ty wytwarzasz energię, tak, ty to nasz wytwarzasz rytm energię, olbrzymi, jesteś ale perpetuum mobile. tak, i to wszystko jest prawda, ale mimo wszystko uważam, że to jest jakiś też wysiłek, żeby wspólnie razem z tymi poziomami świadomości pracować, bo jak się słucha Jest, jest. ludzi, którzy są w innych wymiarach, funkcjonują, czasami opisują niesamowite, piękne światy, wiesz, harmonijne, to jednocześnie spotykają się z innymi światami. Dochodzą nas głosy, że w światach tych subtelnych toczą się często, no niestety użyję tego słowa, rywalizacje, żeby nie było to mocniejszych słów, tak? I na wysokich piętrach, subtelnych piętrach zdaje się, mówię, nie chcę tutaj kategoryzować, dalej są różnego typu, wiesz, jakieś różnice, że tak powiem, wiesz, jakieś tarcia mogą Tak, być. ale są to rzeczywistości, które nie są oparte do końca na tej harmonicznej Tak, ja mam częstotliwości, bo pełną w tej świadomość. harmonicznej nie ma w ogóle takiej walki, nie ma, bo jest Nie, tam, gdzie totalna harmonia jej nie może świadomość. być, tylko światy harmonijne w tej rzeczywistości, one w jakiś sposób gdzieś tam funkcjonują obok światów nieharmonijnych. W ogóle moment stworzenia świata już musiał, jak ktoś mówi światło, to musiało być cień, to się definiuje, jakby tego nie uciekniesz, tylko my możemy stworzyć taką enklawę. Jedyne, co ja dyskutuję z ludźmi, ja mam pełną świadomość, o co w tym wszystkim chodzi, tylko zadaję sobie pytanie, tak, słuchajcie, na ile ta nasza cudowna, wspaniała wibracja uchroni nas przed sytuacjami, które są z zewnątrz. Tak były plemiona słowiańskie, czy afrykańskie, czy Indianie, jak mieli w pewnym sensie bardzo uniwersalne, piękne zasady, tak? Plemienne, rdzenne rzeczy. Ale przyszedł zewnętrzny czynnik, to po prostu agresywny, który to zniszczył, wiesz. Tak samo jak czyta się o powieściach o cudownych mnichach, którzy medytowali gdzieś tam w Tybecie przed tysiącami lat. Jak się gdzieś tam próbuje słuchać ludzi, którzy Wedy dobrze znają, a to jest dużo tych ksiąg, i mówią nagle, przybyli jacyś obcy, którzy po prostu wycięli w pięknych, pięknie medytujących, cudownych, właśnie, wiesz, cudownych ludzi na tej planecie. I o tym tylko jakby czasami, jakby do tego zmierzam, że bo to, że te wibracje, to wszystko, to się pięknie, że się da ułożyć, tylko żeby mieć świadomość, że istnieją jeszcze inne światy, wiesz. Ktoś powie, nie wolno ci się mówić o innych rzeczywistościach, bo od razu wprowadzasz lęk, tak? I ja mam z tym, często właśnie dyskutuję z ludźmi właśnie z tej naszej branży, że słuchajcie, czy jest potrzeba na wyższych wibracjach, żeby w ogóle mieć poczucie bez lęku, że istnieją inne światy, które na przykład nie mają takich wibracji? Czy jest potrzeba, żeby BHP jakieś stosować, żeby nie zostać zaatakowany przez obce energie? Rozumiesz? Tutaj chciałbym zadawać pytania, bo to, że tak fajnie płynie, że to tak idzie, to w naszej branży nadal Dobrze, nie to ma już dużo Ci konsensji. odpowiadam. To jestem Dobrze, więc ciekawy. dwa wątki poruszę w Twoim pytaniu. To, co pierwsze zacząłeś o historii, tego, co było i że tam ci mnisi, że wycięci i tak dalej, ta nasza historia, czyli no, że było dobro, a jednak kontrast, który zniszczył dobro, tak? Który zaingerował. Ale musisz wziąć pod uwagę, że na planecie wtedy, w naszej historii cały czas był deficyt świadomości, deficyt światła jako całości planety, czyli były punkty na naszej planecie, gdzie były te niskie rzeczywistości, niskie pola energetyczne, tak? Które były ekspansywne, terytorialne i władcze i zagrabiały jakby te rzeczywistości. Natomiast teraz my naprawdę przechodzimy w inną rzeczywistość, gdzie jest tak duży potencjał światła, który się dopiero będzie jako potężna fala coraz większa rozkładać, że ta fala, to światło będzie miażdżyć wszystko to, co nie współrezonuje, dlatego że ta planeta też się dostraja do rzeczywistości światła i dlatego ten kontrast, on po prostu zniknie. Dlatego żadne tarcze i ochrony nie są w świetle potrzebne. Nie są. To jest zupełnie inna rzeczywistość, w której ty wpłyniesz i w każdym kierunku, w którym popłyniesz, ty jesteś bezpieczny i ty o tym wiesz, ponieważ masz świadomość, że ty jesteś Bogiem. Ty i jakikolwiek cień, to twoje światło jest tak potężne, bo to ty masz świadomość, że ten cień z ciebie pochodzi i jest zawsze mniejszy.
No to prawda, Rozumiesz? wysiłek zawsze jest mniejszy, ja też się z tym zgadzam. Tak, i dlatego nie jesteś, nic nie jest w stanie cię pokonać, i to jest to, do czego my będziemy dojrzewać. I w tym jest jeszcze do tego, chciałabym dodać, ogromne piękno i świętość za tym idąca, w tej świadomości, która chce się przez nas przelać. I teraz zobacz, Janusz, jakie to jest inne na tle tego, o czym mówisz, tej starej rzeczywistości, i jak bardzo my musimy do tego dorosnąć, że kiedy trzymamy tą starą perspektywę pudełka 3D, to to coś nie może w ciebie wejść. Nie może, bo ty stwarzasz opór, zamknięty jesteś, rozumiesz? I ci, co będą zamknięci, będą schodzić z tej planety. W sposób naturalny oczywiście, poprzez różne choroby, Tak, dysfunkcje i tak to dalej, co się już dzieje, tak? tak. Więc to będzie niszczyć wszystko to, co nie współrezonuje z najwyższym dobrem. Więc taka fala jest przed nami, ona się już dzieje. I ona będzie nas wibracyjnie układać jako nowa społeczność, a ci, którzy wibracyjnie, czyli wibracja będzie decydowała o tym, do której społeczności cię twoje pole własne przyciągnie. Jeżeli będziesz w destrukcji, w 3D, w pudełku, będzie ci siłą odśrodkową przyciągać do podobnych ludzi, z którymi się będziesz bodźcować, czuć źle i będziesz dalej walczyć o życie, chorować i schodzić z tej planety. Ale już następne dusze, koło inkarnacji się tutaj zmienia, następne dusze, które się wcielają tutaj, one już mają inną częstotliwość, inną perspektywę, mają więcej światła i one będą mieć nowy paradygmat nowej Ziemi. I to będzie wysyp naszych następnych pokoleń, które będą cudowne, o coraz większej mocy. Więc tu będzie rozkwit raju na tej planecie tak naprawdę i to się już zaczyna dziać. A my jesteśmy teraz bardzo ważnym pokoleniem, ponieważ my tworzymy pomost. Pomost do tego, co nastąpi jako ogromne piękno, które się przewali przez tą planetę. Tak, no się ta fala światła, wiesz, która przeora, przed wielu laty pisałem tą deklarację śleżańską, jest dokładnie wypisz i wymaluj, wiesz, tam te słowa, że ta fala, która napływa na Ziemię, ona przeora nie tylko oczywiście nas tutaj na Ziemi, całą planetę, ale też wiele kultur i cywilizacji, które jakby gdzieś tam są z nami sprzęgnięte. W wielu przekazach mówi się o tym, że to, co dzieje się na Ziemi, to nie jest tylko kwestia historii Ziemi, prawda, czy wykształtowania tu się jakiejś populacji, która przejdzie na wyższy poziom, będzie miała wyższą wibrację i będzie tutaj więcej harmonii, bo to samo w sobie oczywiście jest wartością, tylko po prostu to, jak się w wielu miejscach słyszy, ma mieć oddziaływanie w ogóle na inne światy. Dlatego to ma takie zasadnicze znaczenie. To, co mówisz oczywiście o tym w taki sposób, z tym entuzjazmem, to jest oczywiście niezbędne i tacy ludzie są bardzo potrzebni. Natomiast no, niewątpliwie zawsze w takim szerszym szeregu są też ludzie, to tak, wiesz, jest w modelu, są powiedzmy kapłani i wojownicy, tak? Zawsze tak było. I ten podział na kapłanów i wojowników, oczywiście to jest takie pytanie retoryczne, ty mówisz już nie, nie będzie żadnych wojowników, będą tylko, znaczy kapłani rozumie nie w sensie, wiesz, takim religijnym, tylko adepcie, że to po prostu, ja uważam, że ten świat jest zbyt dynamiczny, żeby tylko i wyłącznie składał się z tego, co ty mówisz, ale z drugiej strony, żeby zwyciężało światło, potrzebny jest taki napęd i taka jakby bezwątpliwościowa, wiesz, perspektywa, bez najmniejszych zahamowań i wątpliwości, wiara w to, że jest lepszy świat, bo jest lepszy świat, to prawda. Jest lepsza wibracja, jest harmonia i no jest twórca, który to wszystko ekspandował. Ale pojawia mi się często i ja wiem, że takie sytuacje będą występowały, że dopóki istnieje gdziekolwiek we wszechświecie ciemna strona, dopóki gdziekolwiek we wszechświecie istnieje ta druga strona, gdziekolwiek, to ona zawsze będzie zainteresowana, żeby tą idylę i ten błogi spokój po prostu prędzej czy później w jakiś sposób przerwać. I dlatego tylko mówię o tym, że są gdzieś tam potrzebni, wiesz, wojownicy, ale nie w sensie takim, że oni nie mają światła w sobie, bo największym wojownikiem, tak naprawdę Jezus był niesamowitym wojownikiem, jak się temu przyjrzymy tej historii, prawda? Ale on też, bo w którymś momencie, tak mówisz, on też w którymś momencie, jeżeli jest prawdziwa historia, jak się zdenerwował, prawda, i rozwalił te wszystkie przy świątyni jerozolimskiej kramy, gdzie sprzedawano tam te różne swoje, jakieś tam materialne dobra w tak świętym miejscu, jeżeli ta scena jest prawdziwa, bo przecież nie mamy pewności co do niczego, no to też tak, nie i to było. też było z miłości, No to była tak, no energia tak, męska, no tak, no ale widzisz, która je właśnie chroni, ale jednak chroni można, więc kiedy piękno. widzisz, więc kiedy ja mówię o wojownikach, kiedy ja mówię o aspekcie męskim, kiedy ja mówię o ochronie, no to właśnie o tym mówię. Ja tutaj nie nawołuję do Tak. tego, żebyśmy latali I to z ma sens. I to no. jest nasz intelekt, który dał nam Teraz Stwórca bardziej się jako umiejętność. zgadzamy. Teraz bardziej się Jako zgadzamy. umiejętność
odróżniania tego, co nam służy, od tego, co nie służy. I to mamy ten kod biologiczny jako człowiek i tym się różnimy od wszystkich gatunków, że możemy tego używać. I Jezus tego używał, to jest właśnie ta energia męska. I teraz całą sztuką jest połączyć te dwa bieguny. Żeńską, która bez męskiej jest naiwną miłością, nierozumiejącą kontrastu i co może jej zagrozić. Natomiast kiedy do tego bieguna, i to pokazał Jezus, dołączy męska energia miłości, która chroni kobietę, która chroni świat błogostanu, częstotliwości, rozumie kontrast, to ona jest w służbie dla właśnie tego środowiska. I to jest tak, ale zauważ, że Jezus, kiedy trzeba było, odciął ziarno od plew, pokazał, odsunął, ale on miał ten konstans, powracał i on nie walczył, nie wyrządzał nikomu krzywdy. On po prostu niósł prawdę i pokazywał, że to jest zło. Oddzielał istnienie od energii i pokazywał, że energia włada ludźmi i ona jest ciemna. On nazywał to złym, tak? Więc to była cały kunszt i mądrość z jego strony, tak? Tak, no ale to Więc to jest świadomość. Potwierdza to, co od początku chciałem, wiesz, żeby w tej rozmowie jakby było widoczne, i wcale nie jest kontrą wobec tego, widzę, co ty mniej więcej widzisz, bo też teraz Janusz, i my też to będziemy przechodzić tak. Jako ludzkość, że tak jak Jezus będziemy uczyć się odróżniać wibracje i tym, które są niskie, wyznaczać granice nie walką, tylko granice, tak, że tu nie, tu nie. I w sposób naturalny wtedy nie dajemy energii tym niskim częstotliwościom i one będą musiały zniknąć, bo nie są karmione. Nas będzie bardziej interesować pasja, rozwój, ekspansja, odkrywanie nowych ścieżek neuronów w naszym mózgu, bo to, co powiedziałeś, życie w stanie alfa, teta, tych wyższych, to jest właśnie nowy wymiar. My w takich falach mózgowych będziemy żyć, funkcjonować. To będzie naszą naturalną rzeczywistością. Więc no dobrze, no to co nie, chciałam. No tu się zgadzamy. Coś, no. Cóż tu Kiedy więcej wprowadziłeś tak ten pierwiastek tak. ludzki, on dalej jest i potrzeba tej ochrony jest. Nawet jak będziemy w tym lepszym świecie, to też to będzie w mojej ocenie potrzebne, bo ta dynamika tak wygląda, wszechświat tak funkcjonuje. Koniec końców, dopóki nie jesteśmy w takim stanie totalnego wyzerowania właśnie tej próżni, gdzie można powiedzieć, stwórca jest, że nie ma plusa i minusa, że nie ma w ogóle żadnej polaryzacji, to wtedy jest też bezruch. Ja często w swoich wystąpieniach takich właśnie na... Nie, musi być, tylko chodzi o Właśnie, wspólny taniec, świadomość. Ja czas też podkreślałem, że mamy dwa typy jakby ruch, żeby był ruch, musi być różnorodność, ale różnorodność może być budowana, czy ruch może być budowany na dwa sposoby, albo poprzez konflikty i dynamikę, gdzie jedno niszczy drugie i albo gdzie jedno synergii z drugą tworzy, mówię o tych spolaryzowanych aspektach, mężczyzna, kobieta, świat, cień, przecież wszystko zbudowane jest z spolaryzowanych aspektów, nie ma możliwości, żeby istniał ruch w ogóle, jeżeli nie ma różnorodności, nie ma, ja nieraz mówię, słuchajcie, spróbujcie sobie przez chwilę, jak chcecie zrozumieć istotę stwórcy i co tym stwórcą nie jest, to w momencie, kiedy nastąpiło stworzenie, to nastąpił ruch. Czy znacie jakieś inne pojęcie, które by było na poziomie jakiegokolwiek percepcji, takiej najbardziej elementarnej percepcji, moglibyście w ogóle czymś nazwać, jakoś określić poza ruchem? To może być, że jest ciepło i zimno, to też jest ruch, tak? To może być ciemno, jasno, to też to jest przestrzeń, gdzie ty jesteś tutaj, a ktoś jest tam. Zawsze musi być jakiś punkt odniesienia i w tym wypadku różnorodność... Czyli kontrast wibracyjny. Dzięki kontrastowi A wszystko jest wibracyjnemu jest wibracją. życie. Tak. I w związku z tym wszystko jest wibracją. I wibracja taka, inna i tak dalej. I się zgadzamy co do tego, że sztuką jest. Dlatego na przykład jest piękne pojęcie i też kolejne uważam narzędzie, chociaż też różnie ludzie czasami się odnoszą do świętego cięcia, do złotej proporcji, ponieważ kiedy my mówimy o konstruowaniu tej rzeczywistości, to z pola serca w zasadzie nie musisz o nic pytać, bo ktoś siądzie, zrobi ci piękny, wspaniały dom, zbuduje, ogród ułoży i on w zasadzie nawet nie zna nauk ścisłych. A z drugiej strony jest umysł, który też pytanie, na ile on jest jeszcze nam potrzebny, który pracuje na innych narzędziach i przykładowo on też może tworzyć harmonię. Umysł nie zawsze prowadzi do czegoś złego, on jest potrzebny. I jak mówimy o świętej geometrii, tak, mówimy o złotym cięciu, to jest w ogóle coś genialnego z punktu widzenia tego, co umysł potrafi. Ja tutaj nie buduję, wiesz, wojny między umysłem a sercem, tylko szukam jakby porozumienia i tej koherencji. I umysł ma swoje ciekawe narzędzia, żeby pokazać, jak kreować rzeczywistość, żeby ona była harmonijna. No to pięknie, możemy pięknie to pokazać, jak się robi wedle tak, złotym ale ten umysł musi ewoluować. Nie, to zawsze ewoluuje, bo kreacja... Umysł jest... musi ewoluować poza te ramy 3D. Tak, nie, no to jest jakby... Czyli poza umysł, poza tymi 3D. Tak, ja tak. Uważam, że umysł... I wtedy jest współpraca. Tak, i o to jest współpraca, oczywiście, że kiedy my mówimy, teraz rozmawiamy, przecież używamy umysłu.
Zobacz, my Beatka, rozmawiamy umysłem. Tutaj głównie umysłem pracujemy, więc, a ty mówisz o wibracjach, mówisz o rzeczach, nazywasz pewne rzeczy z innego świata umysłem. Ja też to robię, więc ten umysł jest potrzebny, a sercem to się czuje, prawda? I ta współpraca jest bardzo ważna. Ale mówię o, że i umysł może dać dużo, i serce daje dać dużo. Sam pięknie użyłeś w tym momencie słowa, że nie możesz tego biednego serca tak zostawić, bo ono zostanie wykiwane, oszukane, będzie po prostu w tej swojej bezinteresowności, bo sobie pstryknie ją każdy, który nie będzie do końca zharmonizowany, po to masz ten umysł, więc pięknie to wszystko gra, no bo jesteśmy zgodni, no bez przesady. Tak, ale ja tutaj dodam, że serce musi być nadrzędne nad umysłem. Umysł musi być sługą serca, bo wibracja jest ważniejsza od treści, a umysł jest treścią. On nadaje energii formę, więc on musi być podrzędny wibracjom. A kiedy jest miłość w sercu, bo kochające serce zawiera w sobie zrównoważone wszystkie bieguny, męski i żeński. Czyli kiedy te dwa bieguny się łączą, serce jest otwarte i jest harmoniczna częstotliwość miłości, w której nie ma zagrożenia, ale właśnie jest potrzebny drugi biegun, żeby serce było Tak. otwarte. Bo kiedy jest oderwanie, no to jesteś w głowie, tylko w głowie, Tak, a tak, tak. głowa bez zanurzenia w serce, Nie, to ona jest wchodzi w emocje i oczywiście. szaleje. To jest Tak, absolut, więc to tutaj też jest dodam. kanon, absolutnie taki nasz wspólny kanon, że nie może być inaczej. Natomiast mnie, muszę ci powiedzieć, pasjonuje mnie też to pytanie i też od siebie zawsze jest nieskończoność, poznanie jest nieskończone. Natomiast wiesz, zmierzamy się, możemy się trochę wreszcie pochylać nad tym, kiedy mówimy serce, to jest metafora. Kiedy mówimy że to poznanie przez serce, czyli przez wibracje, tak? Ale to też jest ciekawe, jak to pracuje, wiesz? Ja przepraszam, że znowuż mówię, jakbym się zapytał, nie jestem inżynierem, tylko komunistą z wykształcenia, ale mam takie czasami odchyły inżynierskie, właśnie jak to pracuje. Mówi się właśnie o inteligencji często serca, tak? Zresztą czasami się mówi o inteligencji w ogóle jelit, a przede wszystkim całych kolonii bakteryjnych i tak dalej, tak? To jest bardzo skomplikowany problem, ale jednak jest serce i umysł, serce i to serce i ciągle jest. Ja też uważam, że jest ważniejsze, ale one też może różnie pracować, wiesz? One też może być różnorodne. Może myśmy do tej pory zbyt o tym sercu sobie tak mówimy troszkę schematycznie, a kiedy zaczniemy się temu przyglądać, to będziemy widzieć też gigantyczną ilość jakby elementów. I wtedy jeszcze trzeba dodać pytanie, jak mówimy o świadomości, no to pole serca i wibracja, które czytuje w ogóle, bo wibracje serca są kompletnie inaczej niż umysł czytuje. Umysł czytuje pojęcia, masz rację, a serce wibracje. I czy wibracje serca są częścią świadomości? No, chyba trudno, żeby było inaczej, skoro mówimy, że istnieje tylko świadomość. Wszystko jest częścią świadomości, tak. Natomiast zauważ, że czakra serca jest najważniejszą czakrą, co dzisiaj już Tak, udowadnia tak. nauka. Ona wpływa na wszystkie inne czakry. Czyli kiedy mówisz o środku brzucha, tak, o tej całej tam tym mikroświecie, który się Tak. znajduje na poziomie komórkowym, to rytm serca, puls serca, ja nie mówię o fizycznym sercu. Ja Tak, mówię o czymś, co jest wiem. w innym wymiarze. Kiedy jest puls harmoniczny, jako ta częstotliwość źródła, które kocha całe stworzenie i nie ma lepszych, nie ma gorszych, jednakowo kocha, to wtedy cała reszta jest synchroniczna. A kiedy tego pulsu nie ma, serce jest zakłócone ego różnymi oderwanymi od miłości uczuciami, czyli niższą częstotliwością, to tam się zaczyna nierównowaga w bakteriach, w całej florze i tak dalej. Więc jednak serce musi być na pierwszym miejscu. Po prostu ma inteligencję, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie jesteśmy, po prostu. I my musimy się do tego uczciwie przyznać i się poddać. Ale to nie znaczy, że nie mamy próbować zrozumieć, bo to jest, wiesz, jesteśmy na tym etapie, że tak jak dopiero nauka, zauważ, no, Braden dużo tutaj zrobił, dlatego ten cud matematyki serca, czy badania prawda, na uczelni, znany Princeton, gdzie próbowano już sfizykalizować kwestię serca, na przykład badano pole magnetyczne, elektryczne serca, próbowano porównywać z polem mózgu, umysłu, powiedzmy, więc już zaczęły się pewne wycieczki, rozumiesz, w kierunku serca, wycieczki nauk ścisłych, oczywiście one są mało, że tak powiem, jeszcze znaczące, ale sam fakt, że podały, że potęga magnetycznego pola czy elektrycznego jest dużo większa niż tutaj mózg, jak się mierzy, to już jest dowód na to taki fizykalny, cóż to za potęga. Natomiast w ogóle w nauce zauważ, w zasadzie jeśli chodzi o miłość, z punktu widzenia jakichś nauk ścisłych, to nigdy tego tematu nie podejmowano. Dopiero teraz, kiedy się pojawiła wiedza o wibracjach i zrozumienie, że wszystko w zasadzie jest falą, zaczynają się trochę tego przeglądać Instytut Matematyki Serca i trochę powiem ci, że czasami jestem trochę w obawie, bo jak się oni do tego dobiorą, do tej tajemnicy, tej całej metafizyki, jaką jest pole serca, to mogą różne rzeczy zmajstrować. No ale wśród ludzi bardzo na wysokim poziomie, że ta wiedza wcale nie No musi właśnie nie ubywać, nie? mogą, wiesz, Janusz. No to dobrze, że nie mogą. Właśnie nie mogą Dobrze, zmajstrować. Nie dobrze, mogą, dobrze. dlatego że chroni częstotliwość, do której
Bo załóż, Tak, szkiełko i oko bada z poziomu niższej częstotliwości, bo nie, czyli umysłu. Umysł się nie, serce jest środkiem. Tak może to wytłumaczę. Umysł jako świat koncepcji formy jest jakby orbitą. On działa na orbicie, na zewnętrznej orbicie świadomości, która jest harmoniczną w środku i dlatego ta orbita nie jest w stanie temu środkowi nic zrobić. Ona może ją badać z każdej strony. To tak jak przy powieściach wschodnich jest o tym słoniu, gdzie ludzie zamkniętymi oczami badają słonia i opowiadają, każdy co co to innego jest. Tak? widzi. I dokładnie to jest to. Natomiast są już naukowcy, którzy wchodzą w odmienny, wyższy stan Co się świadomości, odwróci, tak. bo mają częstotliwość, gotowość w sercu i im jest trudno w ogóle wytłumaczyć to, co oni tam odkrywają. Rozumieją kontrast, potężną świadomość, która i te piętra, więc Tak, w tym kierunku tak. będziemy szli. I to jest cudowne, że jako ludzkość będziemy mogli badać, bo Bóg w nas, jako ta świadomość, On chce, bo to On sam sobie zaniżył częstotliwość, żeby zapomnieć, i On chce się bawić w poznawanie. To jest ta Tak, to jest ekspansja, jego to jest największa tego. zabawa, poznawanie, a my jesteśmy jego rezydentorami. Ale tu jest jeszcze jedna piękna Czyli rzecz. nie sam cel jest ważny jak Tak, podróż no, tak, to jest ewolucyjna. najważniejsza droga. Tak. Tutaj jest. I jeszcze bym chciała tutaj, Janusz, dodać, wiesz co, to, co żeś wspomniał. Przepraszam, że tak ci się Proszę, wcinam, ale no muszę czasami, żeby musisz się wziąć bronić przy mnie, mikrofon. bo ja się wcinam. Dobra, mów, no. Mów, No mów. więc, no tak, no ale przepraszam za to. Ale wiesz co, to, co powiedziałeś, że ta rzeczywistość będzie, ona już jest. Tylko że ona nie jest, nie obejmuje całego kolektywu, tylko w tym całym kolektywie, w którym jesteśmy, są punkty, które już są jako ludzie, którzy żyją w tym uniesionym stanie świadomości. No ja, no nie chcę ja tutaj mówić o sobie, bo żeby ktoś nie odebrał, że jestem nieskromna, ale no odkryłam wiele rzeczy w prowadzeniu i badaniu swojej własnej rzeczywistości, jak się mogę w niej poruszać i jak bardzo jestem niewidzialna na zewnątrz przez prawa fizyki czy prawa, te takie prawne prawa świata. I to jest po prostu mega jazda. I coraz więcej ludzi się do tej rzeczywistości dostraja, że to obejmie cały kolektyw w sposób naturalny. Czyli my wywołujemy falę, ten efekt setnej małpy, że inni będą się tym Tak, zarażać. tak, tak się I odbywa. tworząc atrakcyjne środowiska, gdzie my zaczynamy w tym nowym środowisku żyć w magii, czyli to tak porównam trochę do Harry Pottera, a zewnętrzne środowisko, no muszę jakoś nazwać to matrixowe, w 3D, widzi nas, bo jesteśmy na poziomie percepcji widzialni i to jest to zderzenie kontrastów, to jest to cudowna rzecz, którą Stwórca się zachwyca i to się dzieje na tej planecie. Dlatego te wszystkie inne wymiary, które się nie mogą widzieć, są zachwyceni tym doświadczeniem. To była kolejka do tych czasów, dusz, żeby przeżyć to, czego jesteśmy świadkami. Więc te społeczności będą żyć w obfitości, w cudowności, bo nowym obiegu energii i będzie kontrast. Harry Potter nazywał to Mugole, tak? Czyli ci, którzy nie wierzą w magię, mają inną percepcję, jak to szkiełko i oko się przyglądają, ale jak wy to robicie? No tak i tak. Nie, to niemożliwe. Dlaczego? Bo dla nich to będzie za proste, bo Tak. oni nie rozumieją świata nowej częstotliwości, w której ci ludzie się poruszają, a oni z poziomu umysłu nie mogą się do niej wskrobać, bo muszą najpierw wejść przez portal serca. Rozumiesz? Tutaj są I dwie to jest rzeczy to właśnie, ucho nie bardzo igielne, o właśnie. którym mówił Jezus. I mamy z jednej strony tak czy inaczej zawsze w uniwersum podział na to, co świadome i nieświadome. I ta bliskość jakby dwóch światów wibracyjnych, ten, który bym nazwał, czy nazwalibyśmy wspólnie razem wyższy, podwyższony i ten, który jest trochę niżej. Istnieje też jeszcze ten wyższy po prostu, którym ty jeszcze nie jesteś, bo to jest ewolucja. I dzięki temu po prostu w tym świecie, którym teraz mamy do niego dojść, nie, doszliśmy już daleko, jeszcze nie skończyliśmy, to właśnie dalej będziemy mieli sytuację, że będziemy mogli obserwować tylko bezpiecznie ten właśnie no, niżej wibracyjny sektor i jednocześnie, żeby iść dalej, musimy mieć możliwość spoglądania na jeszcze Że jest coś jeszcze pod więcej, nami, wiedzieć, bo że jest coś tak, więcej, że jest czego coś nie więcej. zobaczysz, musisz Tak. tam wejść Tak najpierw. jest, tak, ci z domu nas Dokładnie. będą postrzegać, prawda, nieprawda, tak my dużo bardziej dojrzale będziemy, a tam jest prawda, tylko jeszcze muszę popracować, żeby tam wyjść wyżej, bo to jest ewolucja. A druga sprawa to też takie bezpieczeństwo, które wynika z faktu, że tak zostało to stworzone i nie da się na szczęście tego inaczej, że jedno to jest coś opisać,
nawet stworzyć jako inżynier, a drugie po prostu doświadczać i czuć, a to serce czuje. W związku z tym, jeżeli tylko, wiesz, nawet największe tuzy naukowe mogłyby rozpracować wszystko o sercu, albo mogłyby rozpracować wszystko o akcie miłosnym i, wiesz, o uniesieniach i, wiesz, orgazmach duchowych, które mogą rozpisać, może kiedyś to zrobią, to nic nie znaczy, jeżeli tego nie przeżyją. Bo I to wtedy... zostaje nadal mentalne i płaskie. Tak, doświadczenie i opis tego doświadczenia, czyli tak, serce doświadcza w taki sposób, bo to serce wydaje mi się tym głównym, tym ośrodkiem percepcji tego właśnie doświadczenia, które jest, doświadczasz wszystkiego, doświadczasz boskich stanów. Umysł, no wiadomo, że jest tym zewnętrznym elementem, który próbuje, to jest takim trochę inżynierem. Ja często jak rozmawiam gdzieś tam, to mówię, słuchajcie, patrzcie, jest film. Dzisiaj też o tym wspomniałem. Oglądamy jakieś cudowne dzieło sztuki, prawda, artystycznej, kinowej i się w to wtapiamy, ale przecież, żeby to powstało, to jest iluzja. Myślimy o tej iluzji, to jest iluzja, ale ja w niej jestem. A tam tak, ile inżynierów, ilu filmowców, ile kamer, jaka technologia, żeby ile specjalnych tych. Na poziomie inżynierskim ktoś stworzył coś, co ma charakter ściśle duchowy, artystyczny, tak? I ci, którzy oglądają jako fachowcy takich, oni się wcale nie muszą epatować tym dziełem, w sensie tak jak ja, który nie zna, no oni patrzą, popatrz, tam ze sobą taką technikę, popatrz taką. Ich percepcja będzie inna, bo oni się będą interesowali, a jak tam efekt specjalny powstał? A my w ogóle się na tym nie skupiamy. My się skupiamy na treści, prawda, która została stworzona. I to jest taka właśnie ta dwupoziomowość, to różnica. Dwuaspektowość. To musi być, inaczej się nie da. Dopiero stwórca jest jednym i tym samym, jak to się mówi wtedy. Jest tym samym. Ale my jesteśmy na tych światach trochę takich niższych i poznajemy. To jest piękne właśnie. No. I teraz pytanie jeszcze, słuchaj, no bo ta nowa Ziemia, tak, bo rzeczywiście żeśmy, ale ja potrzebuję porozmawiać o takie tematy i tam ktoś ma plan, a ja i tak muszę po swojemu. Ale teraz trochę dla ciebie jeszcze. Powiedz mi, to jakie plany najbliższy czas, jeśli chodzi o nową, o twój projekt nowej Ziemi? Może ja dodam, że to nie jest mój, tylko z grupą No, ludzi, z która grupy, ta tak. grupka rośnie, ponieważ no, podobny do podobnego wybrzmiewa to nam w sercach i to już właśnie jest ta częstotliwość prowadzenia, tak jak żeśmy rozmawiali. To teraz powiem o zakotwiczaniu tego nowego wymiaru do materii, tak? Bo to jest ważne. I tutaj, tak jak mówisz, i masz rację, wielu ludzi utknęło w duchowości i obraziło się na materię. Ja sama to przechodziłam, kiedy projekt Kooperatywa Światła, która już się ułożyła i fajnie wibruje i tworzy przestrzeń edukacji, nowej edukacji, to kiedy wdrożyłam w materię, to też wielu ludzi się poobrażało z mojej przestrzeni, że ale jak to, no duchowość w materii, po prostu nie rozumieli tego. Tego, że no Bogu właśnie o to chodzi, żeby Dokładnie. materię podnieść do Dokładnie. wyższej częstotliwości, ją wznieść do lekkości i bawić się nią, tak? Tak jest. Więc teraz z tej pozycji będę mówiła, Proszę to bardzo. co powstaje i to co się będzie jednocześnie działo na planecie, czy się komuś podoba, czy nie, to po prostu pójdzie, bo to już jest zaprojektowane przez wyższe rzeczywistości. Więc zacznę od tego. Nasza misja i wizja. Więc tak, projekt Nowa Ziemia obejmuje swoim patronatem wszelkie działania, których intencją jest wysoka wartość, jak szacunek, mądrość, prawda, a ekonomiczność jest wypadkową tych działań. Projekt obejmuje te przedsięwzięcia, które zawierają połączenie duchowości z materią i świadomość szerszego, pięknego, wielowymiarowego aspektu życia, który prowadzi nas przez życie z oddaniem, pokorą i świadomością wzajemną współpracą z miłością, czyli miłość w działaniu z pasją, wykorzystując swoje talenty w zgodzie ze sobą, z ludźmi, dla dobra wspólnego, dla natury i dla przyszłych pokoleń. Zaczynamy od tworzenia przestrzeni w rzeczywistości i ja tutaj dodam przed tym, co będę dalej czytała, że tą przestrzeń my już mamy, ale ponieważ chcemy w materii, w konkretnym punkcie tego hologramu, w konkretnym miejscu, ale chcemy ten projekt multiplikować, więc ja teraz przeczytam, co on w sobie zawiera, bez jakichś większych szczegółów. Więc zaczynamy od tworzenia przestrzeni w rzeczywistości, którą znamy, która będzie służyła nam, a my i jej, i otaczających nas innym ludziom, gdzie praca czy twórczość jest radością wypływającą z serca i naszych umiejętności. To miejsca, gdzie każdy będzie mógł wykorzystywać swoje potencjały i talenty. Działania to wykorzystywanie potencjałów na wielu poziomach, począwszy od potencjału wybranego miejsca, na przykład, które ma swoją historię, ma odpowiednie zasoby, na przykład naturalne dobra, położenie, warunki krajobrazowe,
Czyli, żebym się to nie pogubiła. Czyli potencjały, które dają już jakieś możliwości, żeby to miejsce pracowało na siebie. Wszystkie nasze działania w przestrzeni nowej Ziemi mają prowadzić do naszego wzrostu duchowego i twórczego w poczuciu budowania wzajemnej relacji, wspólnoty i rodziny. I teraz to jest nasza wizja i misja. I teraz przechodzę do działania w materii. Więc działanie w materii to wyszukiwanie miejsca, które podkreślę, już jedno mamy. Wyszukiwanie miejsca, które mają potencjały, by je wykorzystać, mają potencjały już samego położenia, na przykład dobrą energetykę, mikroklimat, ciekawe krajobrazowe położenie, mają swoją ciekawą historię, wszystko to, co daje przestrzeń na rozwój tego miejsca. Więc działania w tworzenie miejsc, które na wielu poziomach będą służyć społeczności, która będzie je zagospodarowywać. Te przestrzenie będą wykorzystywały potencjały uczestników społeczności. Będą też tworzyć powiązania między ludźmi z świata alternatywnego, a ludźmi ze świata tak zwanego matriksowego. Chodzi o połączenie tych dwóch światów, żeby przestać je dzielić na alternatywny i matriksowy. Te miejsca, które przyciągają, będą to miejsca, które przyciągają ludzi, których twórczość będzie służyć drugiej stronie, a druga strona będzie nam służyła swoimi doświadczeniami, energią w postaci pieniądza. Za chwileczkę to więcej rozwinę. Miejsca, w których zaczną tworzyć się centra nowej kultury, nowej nauki, znanej i nieznanej nowej sztuki, twórczości, miejsca wymiany myśli, poglądów, wymiany wysokiej energii, żeby osady, które będziemy rozwijać wokół, by nie były odosobnione finansowo, od tych centrów, bo brak elementów finansowania powoduje rozpad społeczności. I tego jesteśmy świadkiem wielu alternatywnych społeczności, które Tak, jest powstawały dokładnie jako czy to potwierdzam. ekowioski. Więc ten element jest bardzo ważny i ten element bardzo będziemy pilnować, żeby on funkcjonował jako opływ pieniądza i tu się nie ma co na niego obrażać. Ważne w tych miejscach będzie rozumienie w szerokim kontekście współpracy i wspólnoty ludzi, która tworzy ogólnie pojęty dobrostan dla wszystkich, w tym też zawarta ważna część finansowa. W środowisku alternatywnym, duchowym bardzo często są pomijane te tematy. Obrażenie na materię, na pieniądz powoduje problemy i biedę. Chodzi o wyższą świadomościową perspektywę na materię i zawiadywania nią. Dalej, wszystko w nowych społecznościach ma być zrównoważone przez no naszą wielowymiarową esencję, czyli serce, żeby pasowało wszystkim stronom, czyli wygrany, wygrany, nie ma przegranych. Tak, dziękuję. Zadbanie o edukację dzieci, w zasadzie jako ich ochrona bardziej, żeby dzieci w takiej wspólnocie miały poczucie, że są kochane przez wszystkich, że należą do wszystkich, że jesteśmy jednym organizmem, który nie jest już podzielony, a jest wspierającą się rodziną, że do każdego może się to dziecko zwrócić po swoje potrzeby. Wszędzie współpraca zamiast konkurencja, wymiana energii zamiast okradanie się z niej jak dotychczas. Każdy jest nasycony i wtedy ma się czym dzielić jako wspólna wymiana energii. W projektach tych chcemy stworzyć takie rozwiązania prawne, które pozwolą zadbać też o prawo własności osób będących członkami wspólnoty z wyważeniem między częścią wspólną. Bo do tego, żeby wszystko było wspólne, czyli jako komuna, to musimy się jako kolektyw najpierw wyrównać, czyli będziemy w swojej ewolucji dorastać, jako nowa świadomość, która tworzy wyższą energię. Będzie stworzona część turystyczna, komercyjna, w zależności od potencjału miejsca, czyli twórcze miejsce z wypoczynkiem, rekreacją i dla ducha, i dla ciała, z możliwością edukacyjno-praktycznych zajęć. Czyli w tych miejscach rozwijających się wspólnot i w nich jako rozbudowujących się centrach będą miejsca rekreacji, wypoczynek, piękne miejsca, w których będzie można w miłej atmosferze i krajobrazie zjeść wyprodukowaną na miejscu zdrową żywność. Miejsca, które mają piękne centra rozwijające wielowymiarową wiedzę, centra, w których tworzy się życie, czyli osady, które służą centrum i centrum, które służy osadom wokół, czyli wzajemna wymiana, symbioza.
Osady wokół to ludzie chcący żyć w bezpośrednim kontakcie z ziemią, tworzący wokół wszelkie formy produkcji żywności i rękodzieło. Lokalne wokół społeczności zaktywizują i pobudzą wzajemną współpracę, na przykład barter, czy system wzajemnie wymieniający się energią pieniądza, wzajemnie się uzupełniający. Wszyscy są tutaj ważni i doceniani, zauważani, szanowani. Jest tu finansowanie się oddolne. Pieniądze zostają we wspólnocie. Istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że występuje tu również przekierowanie zewnętrznego pieniądza z tej części komercyjnej, o której wspomniałam, z centrum, jako prowadzenie w nim różnych usług dla odwiedzających wspólnotę. Pieniądz jest przekierowywany w zorganizowaną społeczność, żeby zasilać ją jej infrastrukturę i będzie ją wspierać i rozwijać tą społeczność. Czyli pieniądz nie idzie na zewnątrz, tak jak do tej pory, tylko zostaje we współpracującej, doceniającej się wzajemnie społeczności. I już troszeczkę, już zbliżam się ku końcowi, więc w tej chwili opracowujemy cały know-how, sposób funkcjonowania mechanizmu całej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia takich miejsc, czyli przepisy prawne, podatkowe, finansowe w celu zminimalizowania pułapek relacyjnych, a zoptymalizowania efektów dobrej współpracy społeczności. Projektujemy w oparciu o technologię przyjazną ekosystemowi, w oparciu o wszelkie rozwiązania, które minimalizują koszty utrzymania infrastruktury, czyli też naszego własnego życia, w celu uzyskania największej obfitości dla społeczności. Sumując, dodam, że najistotniejszą przestrzenią w tym tworzonym dobrostanie dla wszystkich, które chcemy rozwijać, jest tworzenie miejsc pracy. Miejsc na przeróżne rozwijające się nas zawody, pracy satysfakcjonującej i twórczej, bo w nowym obiegu energii. Więc będą tu rozbudowywane wszystkie przestrzenie życia, które nam sprawiają przyjemność oraz te, których jeszcze nie znamy. Więc jest tu zawarty ogrom możliwości. Nowa technologia, edukacja, rozrywka, rękodzielnictwo, sztuka, nowa kultura jako nowy kierunek życia, produkcja żywności i jej obróbka, kontakt z naturą i wspieranie natury i celebracja natury, nowa energia, w niej miłość do siebie i dla środowiska, wykorzystywanie twórczości zgodnie z potencjałem człowieka, jego talentami. Dodam, iż człowiek jest tu najwyższym potencjałem, dlatego to nasza pasja i talent jest walutą przyszłości. Schemat korporacyjny nam, jak wiemy, zabrał w tej starej rzeczywistości. I na koniec, na ten moment, żeby wesprzeć nasze działania, promować i ruszyć, poszukujemy do współpracy fachowców takich jak architektów, grafików, osoby od social mediów, marketingowców, prawników, najlepiej od spółdzielczości, osób od nieruchomości, osób, które mają doświadczenia w zarządzaniu miejscami i ich infrastrukturą. Więc to jest taki mój jakby manifest tego, co zaczyna się dziać i co tworzymy. My takie miejsce już startowe mamy i już zaczynamy w grupach roboczych intensywnie działać i, tak jak mówię, później je multiplikować. Także, kochani, zachęcam do współpracy wszystkich tych, którzy na ten moment, bo osoby już takie podwykonawców, że tak powiem, to dalej będziemy ogłaszać to w odcinkach jako miejsca pracy, do których potrzebujemy, żeby do nas dołączali ludzie, już ci konkretni budownicy i tak dalej, budowniczy i tak dalej. Natomiast na ten moment potrzebujemy te zawody, które wymieniłam, tak, żeby to, ten mechanizm można po prostu rozrosnąć. Dalej rozruszać. Bardzo to pięknie brzmi, to bardzo wartościowe i absolutnie. Ja to tylko wspomnę, ponieważ wiesz, tych inicjatyw w świecie, w Europie, budowania w oparciu o te nowe jakieś tam wartości, zasady się nieidentyczne, trochę jest. Przypomnę Ubuntu, taki projekt Tellingera, też takiego badacza, to wziął z Afryki, kiedyś tam się z nim na chwilę spotkałem na jakiejś konferencji, też krążył, że tak powiem, po ludziach, inspirował różnych ludzi, ale gdzieś tam to wszystko gdzieś tam się zatrzymało.
Parę lat temu jeszcze z NTV nasza dobra koleżanka była w Hiszpanii, w takiej właśnie wspólnocie, która już liczyła chyba kilkaset osób, która jakby w podobnym kierunku szła. To jest kwestia wychowania oczywiście, kwestia energetyki ekologicznej, kwestia upraw, no i tej całej filozofii życia tego. Tak samo to zwróciłbym uwagę, bo byłem, wiesz, tutaj w Polsce taka spółdzielnia Świetlik jest, która na Pomorzu, tam też kiedyś miała takie ideały, żeby zbudować, też podbudowane taką duchowością, powiedzmy, taką trochę chrześcijańską, ale nie w sensie kościelnym, to też gdzieś tam, wiesz, ugrzęzło, więc tak samo jak pamiętam, bo osobiście byłem i zapraszałem do Polski w 2012 roku, a rok wcześniej byłem u Ficka, była taka inicjatywa Wolne Niemcy, czy Wolne Niemcy, coś w tym stylu. To był, oni byli w takiej fazie, że oni wykupili, bo mieli takie terytorium, ale policja je wygoniła. To było Tak, bo sen. tam na tym terytorium jest generalnie zakaz w ogóle tworzenia takich Tak, ale alternatyw, oni stworzyli więc własne państwo, w cudzysłowie. Ja tam byłem u nich, byłem w Niemczech. To było naprawdę, no, wiadomo, lat temu, w 12 roku, ile pamiętam. Byliśmy tam i tam po prostu, wiesz, oni na przykład mieli wykupiony, bo władze koniec końców jakoś tego Ficka wypuściły, potężny szpital, który kiedyś, nasz szpital, który już był sprzedany, bo tam nie było szpitala, z dużymi ogrodami. Oni tam mieli właśnie własną walutę, oni tam mieli całą filozofię oczywiście, tylko poszli w monarchię akurat, bo ten Ficek dał się wybrać tym, ale mieli oczywiście mnóstwo tych pokoi, bo to poszpitalnych, więc ludzie tam się mogli osiedlać. Mieli te swoje papiery, że oni nie są częścią państwa niemieckiego, tym bardziej, że ten status Niemiec jest dość taki prawnie dyskusyjny w związku z tym, oczywiście kwestią konsekwencji II wojny światowej. I też powiem ci, czy tak, no, i też jakby od nich nie słyszę, czyli jest bardzo potrzebne, żeby powstawały nowe jakieś inicjatywy, cały czas bez duchowego inspiracji, to one w ogóle nie mają jakichś szans bytu. No właśnie, do Oparcie na tego zmierzam, dominacji chciałam powiedzieć, że ekonomicznej do mówisz, tego. No ale nie, ale tak, dzisiaj oni to Niemcy były też mogą być. czasy, No. tak, ale chodzi o to, że patrz, Janusz, cały czas rozumiemy znaczy rozmawiamy o tym, że przesuwamy się kwantowo. Zmiana wibracji planety, my się zmieniamy, jest ewolucja. Ty mówisz o historii, o przeszłości. To nie była jeszcze wspierająca nas przestrzeń. My teraz jesteśmy, zobacz, co się dzieje na zewnątrz. Matrix, no jeszcze to tak tego słowa używam. Tamte struktury będą kruszeć, będą, No dlatego że tak, tu się tworzy nowo, po ale prostu. przecież, ale Więc ta kanapkę. rzeczywistość, która jest nam zabierana, bo ona nam będzie zabierana, bo planeta po prostu ona już tego nie chce. Więc ludzie będą siedzieć na gwoździu, który będzie coraz bardziej uwierać i będzie przymuszać do przechodzenia w nowe. Tak. Więc wszystko będzie Tak. służyło rozwojowi i ewolucji właśnie takich Ale społeczności. to, Więc to że jest teraz ten wspomniałem, czas. tak, Gładko, to, że ja wspomniałem o tamtych inicjatywach, to tylko po to, żeby pokazać, że różnego typu te inicjatywy jako pionierskie pojawiały się wcześniej, napotykały na bardzo dużo oporu. Teraz ta sytuacja, ponieważ jakby trzeba szanować, bo od takich, kiedy się zaczynało, to, że one upadały, to było naturalne, bo nie był jeszcze czas, ale one inspirowały innych, to po I prostu, wiesz, mogliśmy wyciągnąć wnioski, dlaczego wnioski coś się nie wyciąga. zadziałało. Teraz następne grupy tutaj na Harmonii Kosmosu, też do tej debaty, którą organizuje właśnie tych projektów dotyczących nowej cywilizacji, nowej Ziemi, też jest grupa, która nomen omen przyjęła taką samą nazwę jak wy, Nowa Ziemia, i gdzieś tam sobie też kupuje jakieś hektary i ten gdzieś tam po prostu, jak to się mówi, planuje. Więc nam jest potrzebne, bo tu każdy jest jakaś grupa, która coś tworzy, i to trzeba z szacunkiem się odnieść do każdej grupy, bo to się wzajemnie będziemy Połączyć się. inspirować i żeby współpracować, bo to tak się zacznie. No więc Janusz, Także. ja tylko bym coś tutaj dodała, pozwól, że ja coś dodam, Tak. że właśnie ten projekt ma taką nazwę Nowa Ziemia, ale to jest projekt, który wspiera różne projekty, różnorodność. Czyli jak my właśnie to, co mówisz, kiedy my się połączymy, to jedno miejsce, które wytworzy siłę, że ludzie, którzy tworzą jakieś projekty, mogą się złapać takiego dużego, wspierającego projektu, który zasila tych malutkich, którzy próbują coś na swoich terenach zrobić i my dzielimy się wiedzą, współpracujemy, pomagamy, dofinansowywujemy, rozumiesz? To wtedy wytwarzamy siłę, że zaczyna nam to wychodzić, a nie, że działamy w Owszem, oderwaniu od siebie, tak? Radko, tylko wiesz, to kwestia
jest taka, znaczy tutaj trudno powiedzieć, kto tu będzie tym głównym zasilającym, bo tu ja zauważyłem, Nie akurat teraz chodzi o to, widzę, żebyśmy to byli my wszyscy, no, że tu jakkolwiek to trzeba stworzyć nazwiemy. sieć, wiesz, bo nie sprawdzi się metoda, bo każdy by chciał przewodzić procesom integracyjnym. To jest wszędzie. Ja w Nie, środowiskach nie, to musi opozycyjnych zrobić siedzę. nasze pole, nasza wibracja. Jeżeli idea sieci, bo ona jest choćby w internecie, chociaż też internet przestał już być taką normalną siecią, już też są, wiadomo, jakieś algorytmy, jakieś kombinacje, że jedni są przerywani, drudzy nie. Sieć jest najbardziej taką jakby naturalną element, fraktalny układ, tak? I te grupy, które będą gdzieś coś robiły, wzajemnie się spotykały, wspierały, one w którymś momencie znajdą zapewne większy wspólny mianownik. Dzisiaj trzeba zbudować jakieś konkrety, wiesz, bo ich jest troszeczkę mało. No są takie osady, jest Ekobrzozówka, nasz dobry kolega ze parlamentu, Fijałkowski, ma takie 11 już. Ekobrzozówka też jest w naszym projekcie. Do No jest... naszego projektu dołącza coraz. Ja może tak powiem, w tym projekcie. Ja go nie chcę nazywać nasz. Chodzi, Janusz, chodzi o to, połączmy się. Kochani, łączmy się, współpracujmy, No, pomagajmy, no, no. zasilajmy siebie nawzajem. O to chodzi w tym projekcie. No, jako po Ekobrzeżówka prostu jest trzeba otwarta nazwać. na wszystkie możliwe rzeczy. No, Paweł Fiałkowski, ostatnio właśnie byłem w Tak. Łodzi, bo było spotkanie i też tamśmy tego nawiązywali. Więc odwiedzamy różne miejsca. Tutaj Rafał rzeczywiście Stachyra też objechał praktycznie chyba wszystkie eko-osady, czy też quasi-eko. Rafał Stachyra tak samo bardzo wspiera nasz Więc projekt, tutaj tego coraz jest więcej bardzo dużo. Też tutaj wspiera ma też programy. doświadczenia, Ja tak. uważam, że tutaj trzeba połączyć. Będzie na tym w tej debacie Fundacja Świadomość Ziemi, grupa tam Mariusz Brzostowski, Helenka. Całe lata od strony świadomości mówią w zasadzie o tej nowej zupełnie erze. Ja przedstawię cały dorobek nowej cywilizacji tego projektu, który ma już praktycznie no, prawie 30 lat, gdzie w zasadzie wszystkie te tematy były przerabiane na zasadzie modułów, ludzi, konkretu, bo to, co zrobimy, to tak naprawdę są konkretni ludzie. I to jest pytanie, ile tych ludzi zaprosimy, ile ich będzie funkcjonowało i w jaki sposób będziemy się wzajemnie tą współpracę budować. Dlatego ja przykładowo pracujemy z grupą w parlamencie nad demokracją bezpośrednią, bo uważam, że jak to wszystko urośnie do jeszcze większej ilości grupek, to nie da się tym zarządzać. Na tej zasadzie tu mianujemy jakiegoś jednego szefa, bo to ciągle jeszcze są stare wzorce i czasami trzeba się z tym liczyć, tylko my musimy tą mądrość zbiorowość jakąś wyrażać. I niestety nie znam A innego będziemy ją sposobu. wibracją wyrażać, Tak, Janusz, tylko wiesz co, wiesz? tylko jak staniemy po prostu, pomedytujemy i będziemy wibrować, to potrzebujemy jeszcze mechanizmów szczytania, w jaki sposób ta wibracja przekłada się na I poziomie naszego ciała. one przyjdą, bo rozumiesz, my się zmieniamy. Im Tak, wyżej wibrujemy, ale my ja się uważam, że zmieniamy. ja chcę tylko pokazać, ja uważam, że to jest stary jeszcze z czasów słowiańskich i jeszcze może przedsłowiańskich zasada, jak był wiec słowiański, więc po prostu ludzie wspólnie razem decydowali. Najpierw mogli medytować, być mądrzy, dostawać inspiracje z całego wszechświata, ale przychodzi potem moment, że zbiera się grupa, która liczy jakąś ilość ludzi, tak? Jak najbardziej koherentnych i ona musi powiedzieć sobie wspólnie razem, dobra, to w tej sprawie robimy tak. Albo robimy tak. Czasami jest to wymiana zdań, tak? No bo trzeba trochę rozumu włączyć. I idziemy tak. Dlatego ja ciągle przywołuję to, bo ja naprawdę trochę żyję na tym świecie, ja to już wszystko widziałem w tych tematach. I jeżeli my nie dopracujemy się sprawiedliwego mechanizmu podejmowania decyzji, to nie będzie, uwierz mi, nie będzie nic po prostu, bo te wszystkie grupy się zamkną do siebie. Oczywiście tu krzyczą wszyscy, że współpracują, ale sama wie, że pojawiały się już schizmy, pojawiały się sytuacje kontry i teraz tak, ja jeszcze nie znam takiej inicjatywy społecznej, A która te liczy. izmy to są, Janusz, tak naprawdę to nasze ego, które nam Dobrze, tak, ale czy przeszkadza i my doświadczyłaś musimy na poza takiej, nie wyjść. Kartka, doświadczyłaś takiej sytuacji w swojej grupie, czy nie? No Tak, widzę, Janusz, że o tym rozmawialiśmy, 2 godziny mówisz. rozmawialiśmy. No, Też ale ja o tym może mówię, zapomniałeś, bo masz ale dużo Bartka, ale rozmów. ja o tym mówię, że tylko, że to jest normalne. I mnie to nie, ani nie zniechęca, ani nie przeraża. Dla mnie to jest chleb powszedni i mówię tylko o pewnych sposobach pokonywania tego typu wyzwań, żeby po prostu iść do przodu i I pozostawać masz ze rację, sobą. absolutnie, Janusz, ja przyznaję Ci rację, tylko chcę Ci troszeczkę coś jeszcze wyżej pokazać, że kiedy my będziemy się zmieniać, bo nie zapominajmy, że jesteśmy w procesie wspinania się w stopniach w ewolucji, czyli my stajemy się zmianą, którą tworzymy. Więc musisz wziąć, Janusz, pod uwagę, że kiedy będziemy zmieniać stopnie wibracji i tworzyć współzależny, świadomy, korelujący kolektyw, to narzędzia dostaniemy wyższe, inne, rozumiesz? I z Ale nich, i nimi będziemy się, poczekaj Janusz, i będziemy się nimi bawić, to co ty mówisz, tylko będziemy mieć troszkę inne narzędzia, skuteczniejsze, czemu o, ale uważasz, to co ty robisz jest ale o cudowne. to chodzi, czemu ty uważasz, bo to mnie zawsze dziwi u rozmówców, że oni No. myślą, że ja tak nie myślę.
I czemu ty uważasz, że ja nie przewiduję i nie Bo zakładam, próbujesz teraz że wymyśleć wzrost coś, ale to się świadomości. pojawi. No to nie, ja to przed mówię o tym, że na tym etapie przykładowo ćwiczymy zasady podejmowania decyzji i to jest bardzo dobre. W przyszłości przyjdą nam na pewno dzięki temu wzrostowi świadomości inne, jeszcze bardziej sprzyjające narzędzia, żeby uzgadniać wspólnie razem bezkonfliktowo kreację, bo to jest kreacja. I właśnie tu zwracam uwagę, że tutaj nie potrzeba mówić, że uświadomić się, bo tam przy wszystko, matka, my to wszystko wiemy. My jesteśmy nastawieni na ten rozum. My chcemy po prostu być na wyższych wibracjach. Oczywiście ludzie muszą być w różnych miejscach. Mówiłeś sama, w którymś momencie przyznałaś o wojowniku, o ochronie, tak? No nie, niektórzy musimy się Tak, podzielić rolami. czyli Jedni nasza kobiety częstotliwość. będą robić troszkę w to, mężczyźni pewne rzeczy będą zabezpieczać. No przyznaliśmy sobie, że to jest możliwe. Także tutaj nie ma co specjalnie prowadzić jakichś sporów, bo No nie ja ma. nie widzę Tak, bo nie sprzeczności. ma, nie, no nie ma. Janusz, nie widzę sprzeczności, Nie ma bo tak, to, że o my czym czegoś nie mówisz, widzimy, Batka, bo naprawdę to widzimy, no, bo to jest. tak, i Chcecie więc to, o uświadomić, czym że ty coś. Tak, mówisz, mamy tego świadomość, naprawdę mamy. ale więc ja bym to tak zamknęła w taką klamrę, że będziemy się dogadywać coraz bardziej, bo będziemy współwibrować. A ci, którzy tworzą konflikt, oni po prostu nie będą w naszej przestrzeni. Oni po Będzie prostu nam się łatwiej odsuną. tworzyć jakąkolwiek politykę, jakkolwiek to nazwiemy. To coś, o czym ty mówisz. Jakkolwiek miałoby to wyglądać, my się po prostu będziemy dogadywać. Będzie nam wszystkim łatwiej, lżej, ponieważ będziemy żyć w Tak, innej tak. energii. W Tak. innej energii. Tak, ja dałem przykład z Kanady i z Ameryki. Była to mała grupa, gdzieśmy się przenieśli w stosunkach międzyludzkich do zupełnie innego wymiaru, prawdziwej harmonii w mikroskali. Każdy z nas doświadcza wśród przyjaciół, znajomych, gdzieś jedziemy razem i spotykamy ludzi o podobnych wibracjach i tam w ogóle to jest inne życie, tam te podejmowanie decyzji nawet, to ja ci powiem, w tym właśnie starym jeszcze świecie, bo to są jednak mechanizmy polityczne, kiedy mamy na przykład posiedzenia KKW w tej kadencji, którą teraz kończę, myśmy się nauczyli praktycznie nie głosować. Ponieważ rozmowa i dyskusja w gronie kierowniczym, tak zwanym kierowniczym e-parlamentu, trwa, ludzie rozmawiają, czasami są jakieś różnice zdania, potem ja mówię, nie zarządzam głosowania, bo jak ktoś jest przeciw, uważa, że jednak proszę bardzo, nie, jest konsensus. Słuchaj, drobna, banalna rzecz, to jest banał. To jest organizacja poza, nie systemowa, nie jest zarejestrowana, liczy zalecanych kilka tysięcy osób, ale my przez ten rok prawie żeśmy w ogóle nie głosowali, co nie znaczy, że nie podejmowaliśmy decyzji. Taki esprit de corps się wytworzył, mimo różnicy zdań, mimo że jest tutaj jeszcze ciągle stary świat. I właśnie ja wiem, o co chodzi. Tu chodzi o szukanie rozwiązań w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Ja to widzę i cieszę się, że w zasadzie jesteśmy zgodni co do tego, że wibracje będą nam pomagały we Rozwiązaniem są wszystkim. Tak wibracje. jest, Wysokie wibracje są rozwiązaniem, są antidotum na wszystko, na wszystkie nasze bolączki. tak jest, To jest tak jest. wyższa inteligencja, to jest to, cośmy mówili o wielowymiarowości, że jest coś więcej, czemu my musimy zaufać, bo jest coś więcej i to coś nas poprowadzi po prostu i będzie nam wszystkim dobrze. Tylko my się musimy nauczyć poddawać, bo nasze ego tego nie chce. To jest problem, że ta struktura w nas żyje i ona tworzy konflikty, Tak, to tak? prawda, tylko widzisz, ja Więc. mam tą, wiesz, ja staram się, jak rozmawiam z ludźmi, bo ja wiem, że większość ludzi myśli tak jak ja. I ja na przykład nie stwarzam sytuacji, że mówię, ty czegoś nie rozumiesz albo myślisz inaczej, bo ja wiem, robiłem z kilka tysięcy wywiadów, ja wiem, że większość moich rozmówców praktycznie ma takie same poglądy jak ja na najważniejsze sprawy duchowe. Tylko po prostu czasami używamy różnego języka, nie znamy się, więc nam się wydaje, że ktoś myśli inaczej albo myśli może błędnie, a nie, ludzie w swojej większości, ja nie znam rozmówców, którzy myśleliby inaczej niż ja. Oczywiście pod warunkiem, że trwa rozmowa, wiesz, że sobie wyjaśniamy, to są różne czasami pojęcia, różne konteksty i potem dochodzisz do sedna sprawy i praktycznie nic nas nie różni, wiesz, i po prostu nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wie, a ktoś wie. Oczywiście w detalach można czegoś nie wiedzieć, bo ktoś jest elektrykiem, ktoś jest fizykiem, ktoś jest matematykiem, no więc wiadomo, że pewnych rzeczy nie wiemy, ale na poziomie ogólnych idei, tych boskich idei, ponieważ każdy człowiek to w sobie ma, o czym sama mówisz, to w gruncie rzeczy on to wie. To jest tylko kwestia, jak sama, wiesz, pewnego pobudzenia w nim tej matrycy boskiej i wtedy on skakuje na ten poziom, że on już kuma do końca. Czasami go oświeca jakaś rozmowa, jakaś myśl, wzbogaca pewne rzeczy. Ja w zasadzie prawie nie znam ludzi, którym bym się nie zgadzał w sprawach duchowych, wiesz, w tym sensie, tego pojmowania tych przemian. I tak będzie dobrze. A teraz na koniec przypomnij, gdzie tu szukamy po prostu tego właśnie, no, Dobrze, tego twojego świata. dobrze, to Tego już świata. mówię. Tylko, że dodam jeszcze na koniec to, co mówisz, że dlatego nas będzie weryfikować wibracja, a nie sama wiedza, Janusz. Bo wiedza, to co żeśmy mówili, to jest jedno. I ta zgodność, że idziemy w tym samym kierunku, ale wibracja
To jest druga rzecz. I rzeczywistość będzie weryfikować nas wibracyjnie. Czy dasz radę dźwignąć te nowe idee, tą świętość, która chce przez nas przepłynąć i stworzyć te środowiska, które będą spójne, będą ze sobą synchroniczne, a nie konfliktowe. Bo te środowiska mają być spójne, a konfliktowe będą oddzielane po prostu. I to jest to rozdzielenie dwóch rzeczywistości, dwóch ziem, jakkolwiek to nazwiemy. No po prostu to się dzieje. Dobrze, Janusz. Teraz tak, właśnie, kochani, wracając do tego apelu, tego, co chcemy stworzyć i zachęcamy wszystkich, którym wibruje w sercu to, żeby iść i działać w tym nowym, a nie czekać, aż samo spłynie, bo to nie spłynie, ponieważ nowa ziemia to nowi my. To nowi my, którzy ją tworzą, więc kontakt do nas jest kontakt.nowaziemia@gmail.com. Mamy już na Facebooku i na YouTubie Nowa Ziemia założony. Tam jeszcze nic nie ma, ale będziemy to rozbudowywać. I taka prośba, żeby też wy, którzy chcecie nas wesprzeć, żebyście na swoich nośnikach udostępniali, bo to jest właśnie ta współpraca, więc będziemy na bieżąco w odcinkach pokazywać wzrost i tego, jak idzie i co się dalej dzieje, więc to będzie jakby rozwijający się, ewoluujący serial. Także zachęcam do śledzenia, no i zachęcam do współpracy, dlatego że naprawdę, kochani, tworzymy nową ziemię wszyscy razem i nie mamy innego wyjścia. No bo jakie inne wyjście, kiedy stara rzeczywistość, prawda, się rozwala, a poza tym my jej nie chcemy. My jesteśmy nią zmęczeni. My chcemy nowego. Tutaj przy okazji, prawda? Żeby się dzięki tym ludziom, którzy, wiesz, czasami tych wibracji jeszcze tak wielkich nie mają, ale ten ich opór i odwaga przeciwko opresji systemu, oni wykonują czarną robotę. To jest ważne też, to jest ważne. Żebyśmy też doceniali tych ludzi, którzy tutaj byli i są wojownikami, bo oni się narażają na obniżenie wibracji i często są obniżone wibracje. I wyciągają prawdę na powierzchnię. Ale dzięki temu wyciągają naprawdę powierzchnię. Tu wszyscy są ważni i tu jesteśmy zgodni. Bardzo pięknie, dziękuję Ci bardzo, Beatko. Będziemy mieli, myślę, że piękną, niesamowitą debatę. Już może mniej sporów, a więcej zgodności, bo wyszło na koniec, że się zgadzamy. W czasie Harmonii Kosmosu, przypomnę, 27-30 czerwca, Masyw Ślęży, Magiczna Góra Ślęża, tuż przy Zalewie Sulistrowice. Niedługo dużo informacji na harmoniakosmosu.pl. Beatka podała swoje namiary. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Czyli no, projekt nazywa się Folwark i Osada Górnica i jest to nazwa jeszcze zupełnie robocza, bo nie wymyśliłam jeszcze nazwy takiej, która by oddawała ducha tego, więc jakby tutaj się nie przywiązujemy do tego, co jest napisane. I za moment pokrótce, najpierw może wprowadzę trochę, a potem opowiem Wam, znaczy pokażę Wam, jak to może wyglądać. Najpierw może, gdzie jesteśmy, to jest Pomorze Zachodnie, to jest mniej więcej to miejsce, gdzie jest zaznaczone, tu są odległości, jakie mamy, więc myślę, że lokalizacja wspaniała, bo w tej chwili już kilka osad, które powstały, no właśnie powstają na Pojezierzu Drawskim, tutaj w naszych okolicach, powiedzmy 30-40 kilometrów od nas, więc to jest i w takim obrębie. No przede wszystkim to są przepiękne tereny i to są takie, co się nazywa potocznie wśród tutaj nas, tak zwane Małe Mazury, więc no nazwa sama mówi za siebie, że jest pięknie.
Tutaj tylko dodam, że na przykład taka ciekawostka, że koło naszego gospodarstwa, koło tej folwarku osady, 2 kilometry od nas, w tej chwili buduje się też ta trasa Bałtyk-Wałcz, więc to jest też, no i na to idą, powiedzmy, Europejscy, znaczy no, funduszy pieniądze, całkiem spore kwoty, bo to jest kilkadziesiąt milionów na to, żeby to uruchomić, więc to za moment ten odcinek 40-kilometrowy już łączący właśnie Pojezierze z nami po prostu będzie, myślę, że na przyszłą wiosnę będzie już oddany. Także jesteśmy tutaj w takim pięknym miejscu, lasy, góry, jeziora, grzyby i ryby, a tutaj jeszcze kontynuując ten temat atrakcyjności tego terenu, to tylko chciałam dodać, że ostatnio jak byłam na spotkaniu właśnie w grudniu bodajże, na spotkaniu takiej firmy Hektares, która zajmuje się między innymi nieruchomościami gruntowymi, deweloperami, no, generalnie gruntowymi, bo to ogólnie, aż byłam zaskoczona, że w ogóle województwo zachodniopomorskie w ostatnich latach no, ma najwyższą stopę zwrotu. To jest to na samym końcu, to jest ta stopa zwrotu, więc jest to bardzo dobry wskaźnik, to, czyli że jeżeli chodzi o inwestycje, myślę, że po prostu związane to jest z tym, że jeszcze są w miarę tanie działki w stosunku do całej części Polski. No, do tej pory Mazury prowadziły w tych takich, powiedzmy, terenach zielonych, natomiast z tego, co tak się orientuję, natomiast no, teraz przez ten smutny czas na wschodzie, to nawet nie, że tam się ludziom źle żyje na wschodzie, tylko po prostu no, odbiorcy, ewentualni potencjalni klienci po prostu mają takie, no już jakieś tam takie uprzedzenia i stąd tak. Tutaj, żeby jeszcze Wam pokazać, to chciałam przedstawić Wam, jak po lewej stronie macie zdjęcie, jak wyglądało no, mniej więcej te ruiny, to jest to gospodarstwo, mniej więcej w takim stanie w 2002 roku je nabyłam. Także no było bardzo zdewastowane. To i takie zdjęcie posprzątanego podwórka i gdzie już zrobiliśmy ogrom pracy. Natomiast no to jest potem już ten sam budynek w 2008 roku został wyremontowany, no był to budynek inwentarski. To jest teraz ten docelowo ten budynek, który za moment Wam pokażę, będzie, jest przewidziany jako budynek apartamentowo-usługowy. Jeszcze tutaj taka jedna rzecz, żebyśmy mogli już spokojnie oglądać, to chciałam też powiedzieć o tym, jaki mamy tutaj potencjał i historię, bowiem Walter Gropius, czyli twórca Bauhausu, uznany przede wszystkim ludziom związanych z kulturą i sztuką, natomiast on tutaj jest naszym takim spiritus movens całej inwestycji, bo przede wszystkim to był człowiek, który w bardzo wielkim stopniu zwracał, to był uznany na całym świecie, no nie będzie chyba, nie wiem, górnolotny ślipem, czy to był najbardziej znany architekt XX wieku. W Stanach Zjednoczonych zrobił tak ogromną karierę. Natomiast no, to przede wszystkim był człowiek, który uważał, że rzemiosło to jest podstawa każdego człowieka, który potem chce być uznany za artystę, architekta i tak dalej. Czyli to jest pierwszy stopień do tego, żeby osiągnąć sukces, jakby ten taki duch i duchowy, i zewnętrzny potem w świecie. I mówię o nim dlatego, że Walter Gropius to jest człowiek, który tutaj przebywał. To jest taka jego taka kolebka i miejsce, gdzie nabywał inspiracji, no bo mieszkał tutaj jego dziadek i wujek w tym naszym majątku. I z uwagi na to, że majątek był na tamten czas, na ten 1900, tam powiedzmy rok 1908, majątkiem bardzo pięknym i odremontowanym, znaczy i gotowym, zrobionym, więc on tutaj no, niestety nic nie zaprojektował, no niemniej przebywał, więc jest takim patronem tego, co tutaj chcemy stworzyć, a dzięki niemu to, co chcemy stworzyć, będzie związane z nauką, sztuką, kulturą i przede wszystkim z rzemiosłami, czyli wszystko to, co wytwarzamy własnym umysłem i własnymi rękoma, biorąc pod uwagę też to, że nasz teren to jest teren gliny i kamienia, więc jakby te materiały są wpisane również w projekt. To jest nasze miejsce i zamysłem całym jest stworzenie, przepraszam, jest stworzenie takiego miejsca, które będzie, tutaj na dole macie, znaczy to zdjęcie pokazuje też jakby
z perspektywy cały teren, że jest tutaj zielono, mamy tam co dalej widać jezioro, więc te tereny tutaj są wyjątkowo faktycznie piękne. Natomiast zamysł jest taki, żeby stworzyć takie miejsce, które ma być miejscem samowystarczalnym na bardzo wielu poziomach. Zaczynając od poziomu, nazwijmy to, takiego życiowego, socjalnego, związanego z pracą, na przykład, bo myślę, że zdajemy sobie sprawę, że świat się też tak zmieni dzięki rozwojowi, i tak myślę, no, na to dużo wskazuje. Że powiedzmy te zawody zaczną się zmieniać i przebranżawiać i tak dalej. W związku z tym stworzenie sobie takiego miejsca, gdzie możemy osiąść i mieć zajęcie w postaci właśnie czy prowadzenia takiego ośrodka i całej infrastruktury z tym związanej, będzie, znaczy do tego tutaj zmierzamy. Całą, może teraz kolejne zdjęcie pokażę. Tak wygląda folwark z góry, w tej części takiej powiedzmy folwarcznej, bo cały zamysł przedsięwzięcia to są takie trzy filary. To jest folwark, osada i gospodarstwo. To akurat teraz widzicie folwark, czyli te miejsca, to jest 8 tysięcy, kubatura, która pozwala zrobić około 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. To jest w prostokącie tutaj ta część budynków. Na takim dużym dziedzińcu, dziedziniec ma blisko tam powiedzmy 80 arów, więc to jest blisko hektar. Do tego mamy przepiękny w Starodrzewiu park, który stanowi taką naszą, takie płuco dla tej zabudowy całej, no bo jednak myślę, że ta cała energia w tym folwarku, no będzie taką dosyć energią, powiedzmy, bardzo intensywną, w sensie intelektualnym, powiedzmy, czy kulturowym i tak dalej. Ma być, no jednak jest sporo mieszkań przewidzianych, apartamentów, więc będzie sporo ludzi. Mówimy tutaj o warsztatach, o jakichś spotkaniach, o salach konferencyjnych. Natomiast to wytchnienie znajdziemy po prostu w przyrodzie, która jest dookoła. Także to tutaj mamy folwark z góry. Tak wygląda układ całego folwarku. Mamy też oprócz tego właśnie te dwa miejsca, takie niebieskie na tej mapce, to i tutaj jest droga, także bardzo ładnie się wjeżdża, bo sam folwark, on się kiedyś, ta miejscowość nazywała się Hogenstein lub Hohenstein, czyli wysoki kamień, dlatego że cały majątek położony jest 170 metrów nad poziomem morza, a na przykład Bałcz to jest już około 100-110 metrów, więc jakby jesteśmy na takim wzgórzu w ogóle dominującym nad przestrzenią. Stąd tutaj ten, na przykład u nas jest taki specyficzny mikroklimat, na przykład mamy dłużej zimę i dłużej leży śnieg, lub na przykład mamy więcej opadów, nie? I tak to. I mamy tutaj też w parku i przed wjazdem, tutaj przed domem, no, możliwość zrobienia, bo w sumie to są już takie dosyć suche, no w tej chwili jest sporo wody, ale dwa stawy, które w projekcie są wykorzystane na miejsca rekreacyjne, przepiękne miejsca rekreacji. Natomiast co jest istotne, to oczywiście to, że cały projekt. Do projektu pragniemy przyciągnąć ludzi no, ma być oparty na najnowszych technologiach, czy znaczy technologiach lub rozwiązaniach, może tak. Czyli na przykład cała woda, co jest dla mnie oczywiste, cała woda na przykład z dużej kubatury dachów ma ściekać i schodzić do tych stawów. Zresztą tak nawet za Niemca tak zwanego, tak było to też zrobione, więc nawet w tym parku są jeszcze stare kamionkowe kanalizacje. One są częściowo pozrywane, ale są, można je odzyskać i czyli te miejsca byłyby zasilane, powiedzmy, tym, co my z natury będziemy mieli. Teraz jeszcze takie zdjęcie, zanim przejdziemy do wizualizacji. Mamy takie miejsce, znaczy takie zdjęcie całości przedsięwzięcia, jakby z lotu ptaka, tak żeby Wam też pokazać mniej więcej o czym mówimy. To pole 58 na 14 to jest to tak zwana agroarka, czyli część, ten trzeci filar, czyli gospodarstwo. Tam, gdzie docelowo przewidziane jest, no, oprócz uprawy, hodowli zwierząt typu kury na jajko, kozy na ser i tak dalej,
Mamy przewidziane też po prostu uprawy ziół, ale ma być to też miejsce turystyczne, czyli żeby to też było takie miejsce interaktywne z ludźmi, którzy nas będą odwiedzać, czyli nie tylko folwark ma taką spełniać rolę, tą rolę taką powiedzmy również turystyczną i atrakcję taką, gdzie na przykład przyjedzie do nas, nie wiem, nazwijmy to, no nie chcę być klient, ale przyjedzie do nas gość, o, czy na jakąś konferencję, czy przyjedzie na jakiś warsztat i tak dalej i będzie oczywiście mógł skorzystać i będzie mógł obejrzeć, czy nawet uczestniczyć w pewnych pracach polowych, czy powiedzmy przy zwierzętach, czy jest tutaj też, no sporo, to jest część do zagospodarowania oczywiście i przewiduję nawet tutaj z którymś, chyba z Marcinem Kuklą rozmawialiśmy, czy bodajże lub teraz nie pamiętam, z któryś z panów rozmawiałam, że te budynki, które są przewidziane w gospodarstwie, one już nie muszą mieć takiej powiedzmy odpowiedzialności architektonicznej i tak dalej. To mają być fajne budynki zeroemisyjne oczywiście w naturalnych materiałach. Natomiast no, mówimy tutaj o budynkach czy dla zwierząt, czy do pracy, więc one już nie są aż tak kosztogenne powiedzmy, nie? I teraz jeszcze ostatnie z takich zdjęć, to jest no, stan na dzisiaj, w sensie te trzy budynki odremontowałam, to są z takiego stanu, jak widzicie ten na wprost, czyli spichlerz, zostały wyciągnięte mury tych trzech budynków. No tutaj, gdzie jest ta taka zielona część, no tutaj nie widać, tu stoi dwór i tu stoi też dom ten, który jest przewidziany pod bistro z pokojami gościnnymi. A tutaj ta część działki wolna to jest to właśnie ten nowy budynek, który zaraz powiem, który jest do zaprojektowania. No i tak wygląda już przygotowana wizualizacja, ponieważ miejsce to ma spełniać taką funkcję. Jaką właśnie, jaką funkcję? Taką funkcję edukacyjną, czyli przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy wykorzystując potencjał miejsca i wykorzystując to co mamy w naturze, osadzili po prostu między innymi warsztaty z architektury i kultury sztuki, ale przede wszystkim z tych rzemiosł, które by się tutaj miały odbywać. W pięknych aranżacjach i przyrody, i architektonicznych. Oczywiście, tak jak jeszcze tylko wspomnę, że zaproponowana architektura jest jedynie zaproponowaną. To nie są jeszcze docelowe projekty, ponieważ no, projekty są bardzo rzeczą kosztowną. Myśmy to tak z moją przyjaciółką, architektką zrobiły tak, żeby to po prostu dla oka było, pokazywało przestrzeń, jaką mamy i faktycznie ono oddaje, bo to jest, no, jakby wpisane są te budynki tak, jak one mają, jaką mają architekturę, może tak. Tu jest rzut folwarku z góry. Taki ten budynek taki zupełnie, taki, te bryły takie zupełnie, no nazwijmy to nowe, nowoczesne, no to też nie przywiązujcie się do tego, bo to jest tylko taka luźna aranżacja zrobiona na szybko, natomiast myślę, że jestem przekonana, że tu będzie, jest to miejsce na inną architekturę. Może w ten sposób to Wam pokażę. I teraz jeżeli chodzi o wykorzystanie tego budynku, bo tego folwarku. W folwarku mamy tych kilka budynków, spichlerz i ten numer 2 i 3, to stanowi pierwszą część, pierwszy etap inwestycji. I tu mamy powiedzmy sale konferencyjne na dole, natomiast u góry są pomieszczenia przewidziane, apartamenty przewidziane pod sprzedaż. Zaraz Wam powiem, jak ja też sobie to wyobrażam, żebyście też nie myśleli, że to jest taki typowo komercyjny, bo oczywiście jest tutaj ta część komercyjna, jest częścią bardzo ważną, natomiast ona jest w inny sposób rozwiązana. Jeszcze nad tym myślę, to za chwilę Wam przedstawię. Chciałabym najpierw omówić, żebyście po prostu poczuli możliwość miejsca tego, znaczy klimatu tego miejsca. I tutaj wracając, mamy mniej więcej połowę powierzchni pod apartamenty i mniej więcej druga połowa to jest
To są sale konferencyjne, sale warsztatowe, ale też i jakieś niewielkie, powiedzmy, takie centrum holistyczne, żeby tym osobom, które tutaj, powiedzmy, w tej przestrzeni też będą mieszkać na stałe, bo też tak przewidujemy, że część osób, powiedzmy, może nie tak na stałe 365 na 365, ale generalnie po prostu będzie mieszkała i będziemy wspólnie po prostu ten cały obiekt, no nazwijmy to, obsługiwać, tak? Dalej, tak wygląda wjazd do nas, do gospodarstwa. Także mamy też to miejsce na takie ogrody na tych tutaj przy budynkach i powiedzmy przy mieszkaniach, przy apartamentach. Tak wygląda ten hotel zaprojektowany. To jest tutaj na zdjęciu widać, które miejsce w projekcie. Tak wygląda stan obecny jego, a tak no docelowo, znaczy to nie jest jeszcze, tak jak mówię, właściwa jeszcze architektura. No niemniej myślę, że całkiem przyzwoicie dla oka to wygląda. Dalej mamy dom, w którym ja mieszkam obecnie. To jest duży dom, który też ma być takim miejscem spotkań. Na dole ma być taka mała restauracja, bistro dnia, gdzie powiedzmy takie bistro, gdzie są serwowane jakieś tam w sumie powiedzmy niezbyt drogie, a takie dania dnia nazwijmy to, a u góry są po prostu, jest 6 pomieszczeń na 6 niezależnych apartamentów. Tak wygląda dziedziniec, tutaj też jest pokazany na zdjęciach, więc oczywiście to wszystko jest do zaadaptowania, natomiast ja remontując no już te trzy budynki, przywracając je z takiego stanu praktycznie, gdzie wielu fachowców, nawet mówię o pani, to się nie da, a się dało, więc no mnie to nie przeraża, wręcz przeciwnie, mnie to po prostu tym bardziej mobilizuje, bo to może być piękne i to można po prostu zrobić i na pewno nie jest tak, że taniej jest stawiać nowe, to tak na pewno nie jest. Oczywiście no, to zależy też, jakiego weźmie się wykonawcy. No niemniej nie jest to tak, że można wziąć takiego, gdzie i wykonawca będzie zadowolony i my z uzyskanej, powiedzmy, ceny za usługę. No tak, tutaj też mamy ten widok na ten spichlerz. Tu jest jeszcze widok na dziedziniec, tą częścią taką, gdzie możemy prowadzić właśnie tutaj tą nową wpisaną, gdzie też ona jest podzielona na części, powiedzmy takie sale konferencyjne, warsztaty, salki muzealne są wpisane. Przede wszystkim chciałam wam powiedzieć, że robiąc rozeznanie i tak planując sobie, czemu ma służyć ta cała infrastruktura, biorę pod uwagę w dużej mierze młodych na przykład architektów. Tutaj rozmawiałam też z Rafał mnie poznał z taką młodą architektką, która no, usłyszała o tym koncepcie i też tak trochę opowiedziałam, no to była zachwycona, bo potwierdziła mi to, co no, parę lat temu, jak rozpoczynałam projekt, przekazał mi młody człowiek, który przygotowuje studentów na studia architektury i powiedział mi dosłownie w ten sposób, że o ile w Polsce miejsc na architekturę i na prowadzenie zajęć jest całe mnóstwo, bo mamy piękną Polskę, o tyle na przykład nie ma w ogóle ani absolutnie wyspecjalizowanego miejsca, które może przygotowywać i po prostu jest ściśle ukierunkowane na przygotowywanie młodych, czyli prowadzi zajęcia, ma takie miejsca, a to miejsce ma i historię do tego, i zajęcia. I tak sobie właśnie wyobrażając, jak to może wyglądać, no to na przykład tutaj trochę pofantazjujmy, można załóżmy prowadzić takie właśnie dla tych młodych architektów takie zajęcia, gdzie przyjeżdżają, takie kursy, gdzie przyjeżdżają, wprowadzamy ich i jakąś tam atmosferą, jedzeniem, w te czasy właśnie powiedzmy grupiusowe i tak dalej, potem robimy wycieczkę, bo to przecież będziemy tworzyć tę trasę grupiusa z innymi właścicielami nieruchomości, po czym z opowieścią historii wszystkiego tam tego, co tutaj się działo na Pomorzu Zachodnim związanego z grupiusem i z Bauhausem i jaki to miało wpływ na niego. I potem wracając, po prostu będąc w tej atmosferze, oni po prostu zaczynają pracować i zaczynają tworzyć. I to jest zupełnie inne, tym bardziej, że osadzone w naturze, zupełnie inny odbiór. Praktycznie wszystkimi zmysłami mogą wejść w energię, powiedzmy tą, która ich interesuje, nie? No to jest ten taki, powiedzmy, jeszcze ta wizualizacja, do której też absolutnie się nie przywiązywać, bo ona mnie osobiście też się średnio podoba, więc to tak mamy kilka takich jeszcze rzutów pod cienie.
Tu jest też ten apartamentowiec, on będzie w pełni apartamentowcem. To jest ten budynek właśnie przy parku położony i tutaj na dole jest jego zdjęcie. Tu jest tył tego budynku. No tak wygląda niestety jeszcze dwór, który mamy tutaj. Jest miejscem. To jest mniej więcej 800-900 metrów, generalnie 900 metrów kwadratowych i myślę, że to w ogóle w moim takim, powiedzmy, podejściu do całej inwestycji, bo inwestycja jest przewidziana mniej więcej na 3,5-4 lata, powiedzmy, można to tak zrobić. Dwór jest etapem trzecim, to znaczy nie, że ostatnim, ale trzecim, osobnym, dlatego że ten dwór w międzyczasie uważam, że należałoby wybudować, powiedzmy, jeśli damy radę, to czy ze środków unijnych, czy ze środków norweskich, bo na takie rzeczy na pewno będzie, tym bardziej, że wchodzi w tej chwili, no, wszedł 2 lata temu już nowy europejski Bauhaus, czyli cały ruch związany z architekturą i właściwie z urbanistyką, bo on dotyczyć, no i on się właściwie jakby powiedzieć, nawiązuje do Bauhausu, nawiązuje do Gropiusa, więc o ile ja tam mam średnie podejście do Unii Europejskiej, absolutnie, o tyle uważam, że dobrze nam zrobią w tym sensie dla tego miejsca, że po prostu nadadzą nam też takiego wiatru w żagle, bo Gropius za moment i Bauhaus stanie się po prostu numerem jeden. Na razie numerem jeden była, wiadomo, pandemia i wojna, a no na to już są po prostu z ich strony, ze strony Unii Europejskiej, na nowy europejski Bauhaus wydawane spore pieniądze, a ma być na promowanie, a ma być tego dużo więcej. No tutaj, no to, o czym muszę tutaj przy okazji powiedzieć, to przecudowny park. Park jest, nie jest duży, bo co prawda mówi się 4 hektary, że to nie jest mało, ale generalnie nie jest to duży park, natomiast jest piękny, starodrzew, staw, więc jest gdzie wypoczywać. Już też wspomniałam, że to jest taka otulina na tego całego takiego, w sumie powiedziałabym, no bo folwark ma w tej całej inwestycji, w tym całym przedsięwzięciu, to jest, ja to tak nazywam, że to jest taka miejska część tego, takie, bo tutaj to jednak i te budynki, i te rozwiązania, no, nawiązują do tego. I teraz przechodzimy do osady, która jest tuż obok, bo jakieś 150 metrów od folwarku. Też nie zwracajcie absolutnie uwagi na te bungalowy takie, bo to tylko chodzi o to, że my architekturą, no my wstępnie już Rafał podał mi wspaniałego architekta, z którym też nawiązałam kontakt. Wspaniały, naprawdę robi cudowne rzeczy. No i na pewno mi takich budyneczków nie zaproponuje. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że cała osada ma mieć naturalne rozwiązania z naturalnych materiałów. Ma wpisywać się też swoją architekturą w ten nowy budynek, który będzie w folwarku. No i ma być, przede wszystkim tutaj mamy mieć te nie wiem, czy najnowsze, ale generalnie rozwiązania typu właśnie własna woda, no to tutaj mamy, ale jeśli jest to możliwe, to własny prąd, czyli własna energia elektryczna, żeby być po prostu jak najmniej zależnym od systemu, płacić jak najmniejsze rachunki i w ogóle, żeby to nas nie jak najmniej kosztowało. Tak wygląda mniej więcej układ taki z lotu ptaka, gdybyśmy mieli to. Oczywiście to wszystko jest tutaj symboliczne, bo chodzi tutaj o położenie, o rozłożenie i tego, jak to ma być względem czyli mamy folwark jako filar, osadę i z tyłu ten kawałek ziemi to jest to gospodarstwo. I tam jeszcze nie dodałam, że w tym gospodarstwie oprócz tych, powiedzmy, upraw i tej całej, powiedzmy, takiej pracy typowo, która nam się którą my spożytkujemy, z którymi będziemy czerpać, powiedzmy, jedzenie dla gości i dla siebie i będziemy je tutaj w folwarku też i przetwarzać i sprzedawać. To tam jest też taka część około hektar z kawałkiem, 1,5 hektara lasu na końcu tam przy stawie, przy tym rowie i przy stawie. I tam będą też takie części rekreacyjne, czyli żeby to po prostu, oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę współpracę, znaczy nie bierzemy pod uwagę. Będziemy, projektując gospodarstwo, będziemy projektowali je według też, nazwijmy to, najnowszych trendów i koniecznie
z zachowaniem sztuki permakultury, oczywiście ekologii, to jest oczywiste, ale i permakultury, biodynamiki, no, rolnictwa regeneratywnego i tak dalej, czyli żeby pełen ten taki zachować, powiedzmy, przebieg w tym gospodarstwie, w takiego cyklu produkcyjnego i dodam tylko, że to gospodarstwo, ono jest tutaj na tym, no, potraktowane na zasadzie płaskiego pola, natomiast ono nie jest płaskie, ono jest pofałdowane, są spore różnice w wysokościach terenu. To daje nam to, że też przewidujemy tam takie miejsca, na przykład jak no, te takie chłodnie w skarpach, które są świetnie magazynują żywność, czy na przykład też jakieś, wtedy można też zrobić jakieś pracownie w tych skarpach i tak dalej, także ten teren jest tam terenem urozmaiconym. I to, co będziemy w tym gospodarstwie produkować i wytwarzać, jakie stworzymy też dla siebie przestrzenie do pracy, to tutaj mam na tym slajdzie, jak wyglądać może wymiana między folwarkiem a osadą. Czyli w osadzie mamy, to znaczy w osadzie mamy uprawy, akwaponika i szklarnie. Oczywiście mamy też i zwierzęta, czyli rekreacje związaną z tym, ale mamy też i piekarnię. Robimy, naprawdę wieś daje ogromną możliwość, właściwie miasto nie, znaczy miasto ma inne możliwości ogromne i tą cechę, jakby tą część przenosimy sobie do folwarku, taką, jeżeli chodzi o tą taką, powiedzmy, to takie intensywność życia. Natomiast w ogóle wieś daje nam bardzo wiele możliwości, powiedzmy to w cudzysłowie produkcyjnych, bo nawet ten skup darów lasu, no my jesteśmy tu z mężem co prawda we dwoje, tylko i tego wszystkiego nie możemy zrobić. Właśnie o to chodzi, żeby ta społeczność, która tutaj powstanie, która tutaj zamieszka, która tutaj będzie chciała, czy dookoła też właśnie powstaną te osady, o których rozmawiamy, mogły też korzystać z tego, co jest dookoła, więc skup daru lasu, który się świetnie przetwarza i można też i potem i sprzedawać u siebie w powiedzmy w, czy gdzieś na zewnątrz. Ale oprócz tego tutaj w samym gospodarstwie, w osada i gospodarstwo mamy przewidziane właśnie też i usługi, warsztaty i kursy. Mamy rzemiosło. Tam mówię o rzemiośle takim cięższym, więc począwszy od ceramiki, po stolarstwo, po renowację mebli, po robienie bloczków konopnych. W zasadzie to, co sobie, jeśli te budynki, chodzi o to, żeby te budynki nam pozwoliły na to, żebyśmy w zasadzie to, co sobie wymyślimy i będzie sensowne i będzie tego potrzeba i będzie, powiedzmy, potencjał do rozwinięcia w postaci, powiedzmy, jakiegoś jednego czy drugiego człowieka, który do nas dojdzie i będzie chciał pewne rzeczy robić, no to taką przestrzeń się po prostu stworzy. No tutaj takie rzeczy w miarę, powiedzmy, które się robi, czyli przetwory, naturalne kosmetyki, to jest kolejna rzecz, bo w folwarku i w osadzie myślę, że znaczy myślę, założenie jest takie, żebyśmy używali tylko i wyłącznie, mówimy o, czyli bez chemii takiej, tej chemii, tylko tą tak zwaną, powiedzmy, no nie chcę używać chemii naturalną, ale wiem, o czym mówię, czyli produkcję, tak, znaczy mieli też wyprodukowane naturalne, czy do prania rzeczy, a jest to możliwe, jak najbardziej można to wszystko zrobić. No, chciałabym też, żeby to się, żeby wprowadzając tutaj też takie rozwiązania, prowadzić właśnie te strukturyzatory wody, czy na przykład te urządzenia służące do rewitalizacji wody, ale oczywiście ja się akurat na tym nie znam. Chodzi mi tylko o to, że należy wprowadzić osoby, które znają się na tym, jak pozyskać wodę po prostu czystą, to filtry, ale też dobrze taką, dobrze zestrukturyzowaną, tak, dla nas, żeby nam po prostu służyła odpowiednio. No natomiast przechodząc do folwarku, to jest to, co tutaj jeszcze raz może podsumuję na tym, ten slajd podsumowuje. No to mamy apartamenty, jest ich około 80, z tej powierzchni 4000 metrów tyle się mniej więcej wygeneruje. No będzie częściowo to agroturystyka, bo myślę, że nie ma co wchodzić w, znaczy można to zrobić w ten sposób, żeby tą agroturystyką, to jest taka możliwość zawsze obchodzenia systemu w postaci
Ci, co mają publicystykę, to wiedzą, o czym mówię, że po prostu nie trzeba się gdzieś tam ujawniać się z podatkami i tak dalej. Natomiast to, co będzie trzeba, no to trzeba tak będzie zrobić, jak uznamy wszyscy, że tak należy zrobić. Mamy restaurację, bo będzie bistro i restauracja. No restauracja przy, powiedzmy, 80 pokojach i czy tam apartamentach, załóżmy 60 do wynajęcia i 60 apartamentach, czyli no jednak około 100 osobach, powiedzmy, przez jakiś tam czas, no ta restauracja i ten taki większa powierzchnia do wspólnych posiłków po prostu oczywiście być musi. No, ale przewidujemy też robić rekreacje, czyli jakieś baseny, ale to baseny naturalne powiedzmy w parku jak najbardziej. Natomiast te baseny mówimy o rozwiązaniach już też nie takich, jak do tej pory są, że to mówimy o jakichś wielkich basenach, tylko tu też chodzi o to, żeby tej wody, żeby oczywiście, przepraszam, żeby korzystać i mieć takie miejsce na relaks, ale też żeby mieć na uwadze, no, że woda może być drogim dobrem w przyszłości, więc jakby też nie będziemy budować wielkich basenów, może tak. No i zabiegi dla ciała i ducha, oczywiście warsztaty, plenery, wycieczki, to są wszystko te usługi, które wspólnie ze społecznością, która tutaj powiedzmy zamieszka, czy będzie dookoła, będziemy, przepraszam Was bardzo, będziemy organizować. Teraz jeszcze tylko zerknę tutaj to, co my tutaj mamy i co wyróżnia w ogóle ten projekt, nie? Czyli to, co ja myślę, że to wszystko tutaj powoli umówiłam. Jeszcze może tylko wspomnę o tym. przepraszam Was bardzo, to jeżeli chodzi o folwark i osadę, to naszą grupą, to znaczy grupą docelową jest przede wszystkim to, o kim ja myślałam, tworząc ten projekt, o kim, jak to będzie funkcjonowało i kto będzie do nas przyjeżdżał. To przede wszystkim chodzi o tworzenie takiego miejsca i centrum edukacji, który przyciągnie i młodych ludzi, a więc rodziców z dziećmi, które będą chciały, powiedzmy, edukować i pokazywać dzieciom właśnie i rzemiosło, i kulturę, i sztukę, powiedzmy, w takim wydaniu i w takim miejscu. Ale też i, no jejku, przepraszam, ale też i ludzie dorośli, którzy będą chcieli, powiedzmy, nie wiem, czy będą, no, po prostu dla swojego własnego relaksu będą chcieli z tego korzystać, lub na przykład będą po prostu chcieli nabyć jakichś nowych umiejętności. Czyli mamy bardzo zróżnicowaną potencjalnie grupę tych odbiorców. No przede wszystkim myślałam też, znaczy rozmawiałam też z przedstawicielami szkół prywatnych, artystycznych i też i państwowych, artystycznych, typu szkół wyższych, które są zainteresowane taką współpracą z takim miejscem, z takim ośrodkiem właśnie w kontekście rozwoju, czy designu, czy nauki designu, czy tej architektury, czy sztuki. No wszystko to zależy, to znaczy to wszystko zależy też od tego, jakich tutaj dobierzemy oczywiście prelegentów, czy wykładowców, czy warsztatowców. Natomiast no, ja nie ukrywam, że chcę to. Ja nie ukrywam, że mam taką ambicję i plany, żeby ten projekt był po prostu wyjątkowy i mamy taką możliwość. Ten projekt ma taki potencjał, ma taką możliwość i ja to po prostu czuję całą sobą, że w zasadzie jest to projekt, gdzie możemy przyciągnąć do siebie całą Polskę i jeszcze pół Europy, a Europę ze względu na Gropiusa, bo Gropius jest znany bardziej w Europie niż w Polsce, więc jakby to tutaj jest naprawdę Niemcy i Holandia. No, tak żyją w takim kulcie, powiedzmy, tego Gropiusa, więc on nam tutaj zrobi po prostu robotę. Chciałam też Wam pokazać, to jest już mój taki dzisiejszy rysunek na taki, ale żeby sobie wyobrazić też, co może taki projekt dawać w skali w ogóle i co może, bo ja nie mówię, że my zrobiąc to będziemy robić ileś następnych, natomiast niewątpliwie jak ten jeden projekt taki się odpali, to zaraz oczywiście i dobrze pojawią się następni ludzie, którzy następne, czy firmy, czy ludzie, czy którzy podobne rzeczy, załóżmy gdzieś w Polsce mogą robić. I moim marzeniem jest, znaczy moim też takim zamysłem jest, żeby, bo to powstanie takiego centrum, powiedzmy, edukacyjnego, jest to taka,
koło takie zamachowe i takie bardzo duże wsparcie, wzajemne wsparcie zresztą dla osad, które mogą i powstają dookoła, powiedzmy tak jak jest u nas, powiedzmy w rejonie Pomorza Zachodniego czy po Jeziorze Drawskiego. Tak załóżmy, gdyby takie miejsca powstawały, a czuję też, że, przepraszam, czuję też, że ten czas zainteresowania osób żyjących w mieście z różnych powodów, my wiemy jakich powodów, ale on już jakiś czas temu się zaczął i myślę, że zainteresowanie ludzi podobnymi rozwiązaniami, takich, że mogliby się przenieść lub na przykład przebranżowić, lub na przykład zmienić zawód, lub pójść za swoim sercem i mieszkać blisko na przykład, lub nawet w takim miejscu, ale lub blisko takiego miejsca i spełniać się zawodowo, bo to właśnie o to chodzi, czyli żeby tworzyć takie przestrzenie, które po prostu pozwolą nam w miłości i w radości wykorzystywać swoje potencjały, które mamy, nie wiem, w głowie, w rękach, i którymi możemy się po prostu dzielić. I myślę, że zainteresowanie takimi miejscami, znaczy ja nie myślę, ja to po prostu czuję, będzie coraz większe. Po prostu będzie głód takich miejsc, i niedosyt. Oczywiście jest to pierwszy tego typu projekt i zdaję sobie sprawę, że on, dlatego że jest pierwszy, no nie jest łatwo zrobić. Bo tu Wam chciałam powiedzieć odnośnie. Wspomnieć taką moje ostatnie, jak ja sobie też wyobrażam, jak to można finansować i na czym polega inność tego projektu od strony finansowej, bo o ile on faktycznie dla wielu z Was może wyglądać, że to jest powiedzmy no, taki projekt typowo komercyjny, o tyle wprowadzamy tutaj takie jakby zmiany i nowość tym, że wyobraźcie sobie teraz tak. Projekt zostaje w pierwsza część etapu tego, bo tak jak mówiłam, projekt folwarku został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap to są dwa pierwsze budynki, na którym w jednym jest pozwolenie na budowę, w drugiej w tej chwili szykujemy dokumenty. I to jest pierwszy etap. Pierwszy etap oczywiście jest policzony koszt i teraz robimy, chodzi mi o to, żeby inwestorzy, którzy przyjdą w postaci na przykład akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, bo nad tym pracuję, oprócz tego, że zostaną jakby udziałowcami, czyli no nie jakby udziałowcami w spółce, prostej spółce akcyjnej, co pozwoli nam jako spółce zacząć pierwszy etap tej budowy. To z drugiej strony po rozliczeniu tego, powiedzmy po 1,5 roku mniej więcej tak przewiduję, czy po roku, od roku do 1,5 ten pierwszy zwrot finansowy, oprócz tego, że finansowo zostaną rozliczeni, to jeszcze będą udziałowcami później w całym przedsięwzięciu, czyli w zasadzie oni mogą sprzedać cały udział lub na przykład mogą z nami zostać w tym drobnym, co prawda, udziale, przy takim rozproszeniu do 1000 akcji, załóżmy, ale mogą z nami zostać i mogą potem czerpać pożytki dodatkowo jeszcze. Mało tego, kolejną taką rzeczą, która do tej pory nie była stosowana i jest to, że przy rozliczaniu załóżmy tych apartamentów, które powstanie mniej więcej około 60 kilku pod wynajem dla tych inwestorów takich indywidualnych. Do tej pory ten system wyglądał tak i wygląda w większości tak, to jest ten tak zwany system kondo, że rozlicza to spółka, jakiś administrator czy operator, który jest operatorem zewnętrznym. Zazwyczaj inwestor robi taką spółkę i tak dalej. Natomiast u nas operatorem będzie spółdzielnia, którą założymy wszyscy razem, ci, którzy będą związani z projektem, w sensie będą tą społecznością, która tutaj będzie. I będziemy mieć spółdzielnię, która rozliczy, będzie czerpała pożytki z pracy, z obsługi tego i z rozliczania całości projektu, tego przychodu związanego z tą turystyką, powiedzmy ogólnie szeroko pojętą. Także projekt takiego rozwiązania, Marcin Kukla mówi, że tutaj mi podpowie też jeszcze, jakie są inne możliwości, ale generalnie zamysł jest taki, żeby ten na tym finansowym takim poziomie te pieniądze oprócz tego, że
ktoś tutaj zainwestuje, one jeszcze dalej na niego pracowały, czyli i też pracowały bezpośrednio stricte na społeczność, która tutaj będzie mieszkała, będzie związana po prostu z projektem, z obsługą tego dookoła, czyli będzie czy zatrudniony, czy będzie powiedzmy w osadzie, czy w folwarku, tak, czy w gospodarstwie. Także pod tym względem chcemy też właśnie, chcę, żeby te rozwiązania finansowe były również taką nową propozycją do tego, żeby te pieniądze nie szły w stronę właśnie czy korporacji, czy systemu powiedzmy jakiegokolwiek, tylko żeby one wracały do społeczności, która tworzy dany projekt. I to potem można, oczywiście to wymaga dopracowania i prawnego, i rozwiązania, natomiast to może w bardzo fajny sposób potem zostać multiplikowane i właśnie na tego typu duże przedsięwzięcia, bo może się okazać, że nam się dzisiaj wydaje, że tych plam fioletowych na mapie jest tyle i w ogóle o czym ona mówi, a tak naprawdę może się okazać, że stworzymy wspólnie takie rozwiązania, które pozwolą przy niewielkim zaangażowaniu środków zewnętrznych w postaci np. prostej spółki akcyjnej, ściągnięcia inwestorów, powiecie, ja mówię tu o 4,5 tysiąca wpłaty, tysiąc akcji, to mamy 4,5 miliona, żeby ruszyć z inwestycją. I to naprawdę jest możliwe, żeby to zrobić, czyli zebrać, możliwe, żeby rozpocząć i już sprzedawać potem, no tu musimy prawnie założyć spółkę deweloperską, no chciał, nie chciał, ale potem możemy te pieniądze już nigdzie nie wracać, znaczy te pieniądze z uzysku, one wracają po prostu w ogóle potem z funkcjonowania tego, co wypracujemy, wracają potem do społeczności, która tutaj mieszka. I to jest takie rozwiązanie właśnie, żeby z tego korzystać, co zostało przez nas zrobione i potem faktycznie taka spółdzielnia może inwestować, znaczy przekazywać tą część inwestycji w kolejnych po prostu projektach, które się wzajemnie będą wspierały, nie? Także wydaje mi się, że tutaj to rozwiązanie jest, ono może jeszcze jest niedopracowane prawnie, ale jest jak najbardziej możliwe, żeby to tak po prostu funkcjonowało. No to ja może stanę na tym pięknym zdjęciu, który uwielbiam, naszego gospodarstwa z góry. Przepraszam, że tak szybko Wam to tutaj migam od takiego. I poproszę Was może o jakieś, nie wiem, czy pytania, czy, bo tak starałam się szybko, może za szybko, może jest jeszcze, są jeszcze jakieś wątpliwości, jakieś pytania odnośnie tego, jakbyście to widzieli. No to zapraszam Was. To może ja zacznę. Pokazywałaś tam zdjęcia takie, to mi przyszło do głowy od razu, że to wygląda jak taki mały uniwerek. I tak sobie pomyślałem w trakcie twojego wystąpienia, że mnóstwo ludzi, którzy z dowolnych dziedzin świata nauki polskiej byłoby zainteresowanych tym, żeby na przykład ich dzieci. No bo tak, aspirujemy tam, kiedyś aspirowaliśmy może do Stanów Zjednoczonych, tam wolności ich, jakie sobie tam mogli mieć i wszyscy chwalą, chcąc nie chcąc, wszyscy znają Oksfordy, Harvardy i inne tego typu uczelnie brytyjskie, potem amerykańskie, więc coś takiego jako możliwa inwestycja w rozwój, jeżeli to faktycznie w ten sposób by było. I ja się zastanawiam jeszcze, czemu jeszcze nie masz, nie założyłaś fundacji jakiejś, która Mam. to prowadzi. No to pięknie. Znaczy wiesz co, ja ci coś powiem, Marcin. Powiem ci tak, powiem wam tak. Ten cały rysunek i to, co mam, wypłynęło z mojego takiego, powiedzmy, serca i tego, co bym chciała, bo ja jestem w ogóle przedsiębiorcą, człowiekiem działającym. No mam to też, widać. Myślę, dużą wyobraźnię, natomiast ja jestem sama w tym, bo mój mąż, jakby on mnie oczywiście wspiera i podziela ze mną te wszystkie rzeczy, natomiast ja pracuję nad tym sama i wiesz, ja nie zrobię wszystkiego, ja tylko poznając takiego właśnie Marcina Kukle czy inne wspaniałe osoby, jesteśmy w stanie podjąć tak wysokie, wielkie, tak piękne wyzwanie i zrobić tak cudowną robotę, żeby przyjeżdżał do nas cały świat. Wtedy jak najbardziej. I taką mam ambicję, bo ten projekt i to miejsce i Gropius daje nam taką szansę. No ten styl Bauhaus to taki, dobrze, że ten spichlerz nie, mógł zostać przy stylu tego spichlerza, szczerze mówiąc, jak na mój gust, bo jak oglądałem ten styl dalej, no może to faktycznie ludzie lubią. Ja Lubią. wolę takie formy. To Ale gust, ludzie tak się nie lubią, wiesz, dyskutuje. i on nam tutaj, no przede wszystkim to jest to, co, no, znaczy to daje rozgłos, nie? To miejsce dzięki niemu, znaczy No daje taki chociażby możliwość potencjał. renowacji tego dworu, Tak, prawda? tak, A to tak. nawet to też daje
jakby wstęp ludziom z tego świata, jak gdyby, Bauhausu, tej estetyki. Okej, to tak tyle na bieżąco. Fajnie popieram. Osobiście ze swojej strony, no to znam różne projekty, które już z poziomu spółek ZOO w różnego rodzaju tokenomiach przyjmowały finansowanie. Czyli ludzie siedzący w krypto, na giełdzie, na jakimś tam tradingu, innych foreksach, giełdach i tak dalej, gdzieś starają się wychodzić w jakiekolwiek inne aktywa, jeżeli już tam czegoś się dorobią. I różne obiecujące projekty, które różnie się mają po czasie, zyskiwały finansowanie na poziomie milionów, a to były po prostu wystawione i nadal są tokeny przez spółkę ZOO. Zresztą nie trzeba daleko patrzeć, jeżeli ktoś zna chociaż trochę rynek e-gamingu, a ja tak się mi złożyło w życiu, że trochę znam, to wie, że tam można kupić grę, ale albo nie kupować gry, ale w tym świecie wydać mnóstwo prawdziwych pieniędzy, kupując tam jakieś żetony, wymieniając za jakieś wirtualne aktywa. Do tego stopnia ludzie wydają pieniądze, a teraz już coraz modniejsze jest tokenizacja i są już ludzie w Polsce, którzy to wprowadzają na razie za granicą, jeśli chodzi o nieruchomości, czyli zakup sobie za krypto. Tak, ja poznałam, wiesz co, takiego gościa, takiego, nie pamiętam teraz nazwiska, coś mi przypomni, on ma firmę, ty kojarzy. No, ale jest taka firma, tak, i on właśnie to robi, nie? Natomiast, no, wiesz, no, ten projekt jeszcze nie, znaczy on, ja mu jeszcze brakuje, powiedzmy, takich profesjonalnych kosztorysów, bo ja kosztorys mam, natomiast oczywiście myślę, że wiem, że on będzie oddawał, on oddaje to, jakie są koszty tego. Plus minus. Natomiast, no ale to jeszcze potrzebuję też właśnie tutaj taki apel. Wszystko to, co ja mówię, to ja się tym wszystkim mogę, znaczy to, co ja mówię, na przykład, że nie mam kosztorysu, to chciałabym, żebyście też czytali, że to jeśli ktoś ma kogoś lub ma takie umiejętności, no to proszę, żebyście mówili o tym, czy się zgłaszali do mnie, bo ja potrzebuję po prostu pomocy w tym, nie? Tak jak, no, bo potrzebuję ten projekt po prostu jeszcze w tym poprowadzić, nie? I to zrobić. No. Mniej więcej rozumiem. Jeszcze tylko chciałem, to jakby już tak by z grubej beczki, bo jeżeli by dać wystarczająco fajną marchewkę jakby na końcu kija, na odpowiednio dużym jakby placu czy forum i faktycznie jakaś prosta spółka akcyjna, gdzie ktoś inwestowałby na przykład nie tylko, że w to miejsce, nawet nie chodzi o, że w to miejsce, tylko w jakiegoś rodzaju nowy model edukacji dla Podlaków, prawda? I w ten sposób można byłoby się wycofywać z jakiegoś tam pruskiego systemu edukacji, nie? Tak. Wiesz, ja. To jest, zależy, jak gdzie mierzysz, w co mierzysz. No, ja myślę, ja mierzę i chciałabym też zebrać taką grupę ludzi, którzy będziemy mierzyć bardzo wysoko, bo powiem wam, że ja ostatnio, czy ja nawet, znaczy trafiłam z tym projektem do, jest taki polski filantrop i człowiek. I no, nie rozmawiałam z nim osobiście, ale i on ma, przede wszystkim ma dwie czy trzy szkoły designu prywatne i ostatnio właśnie słuchałam z nim wywiadu sprzed kilku dni i myślę, że on byłby tutaj na przykład zainteresowany, bo oni takie szkoły prowadzą i on o tym mówi, że to jest przyszłość, że nie wiedza, tylko umiejętności, nie? I to jest w ogóle przyszłość. I dlatego mamy to miejsce, Marcin, mamy takiego człowieka jak ty i wielu z was tutaj, którzy są i których nie ma, ale wiemy, że dzięki na przykład Rafałowi są kontakty i dzięki kongresowi są kontakty. To jest całe mnóstwo wspaniałych fachowców, którzy już są i my na przykład w cudowny dla nas sposób, czyli dla was na przykład, wykorzystując swoje potencjały i swoją pasję twórczą i tą kreatywność, po prostu wystarczy, że w takim miejscu zwrócimy się w kierunku całego społeczeństwa, no tak już mówię, tak górnolotnie może, ale to właśnie o to chodzi, że odwrócimy się do całego społeczeństwa przodem i oni do nas po prostu przyjdą i nie dość, że będziemy, zobaczcie jakie to jest połączenie, nie dość, że będziemy w cudownym miejscu, sami zadowoleni, bo robimy to, co kochamy, nauczymy cudownych ludzi, to oprócz tego wszystkiego niesiemy
samym działaniu niesiemy wysoką kulturę i jakość tego, bo będziemy mieć takie miejsce, nie? A dodatkowo to, co mnie tutaj też, to co mi się, wiesz, bo ja to mam też taką naturę, że ja jakby jest guzik, będzie jesionka albo w ogóle cały sklep z kożuchami czy tam ściuchami. Taką mam, więc bardzo mnie porywa to też, że możemy potem to multiplikować, nie? Żeby znaleźć też jakichś wykonawców nawet, czy powiedzmy deweloperów nawet, jakichś mądrych, bo przecież część deweloperów na pewno też to są mądrzy ludzie, tylko trzeba im otworzyć oczy na to, że jest taka potrzeba po prostu. I na przykład robić kolejne takie rzeczy, bo co to da? Da to to, że oprócz tych miejsc, o których wspomniałam, i to, że ta część powiedzmy tych naszych kolegów, koleżanek, które gdzieś tam mamy w tym środowisku, będzie mogło się spełniać, to przede wszystkim po prostu będzie się ta cała nauka i ten to otwarcie na nowy sposób patrzenia na życie, na zanurzenie się też i w naturze, w tym, żebyśmy byli dla siebie mili i przyjemni i tak dalej, że to możemy wszystko razem po prostu wspólnie zrobić, nie? Mówimy już o takiej dużej pracy, ale myślę, że to jest wszystko możliwe. To jeszcze podrzucę wyżej poprzeczkę, że nie tylko jakiś tam uniwerek, tylko jakby wszystkie poziomy edukacji od dziecka. Ja sam osobiście jestem tym zainteresowany. Jeszcze 10 lat temu bym nie był, Dokładnie. ale dzisiaj ci mówię, to jakby, że mam dwie córki, tam do 7 lat obie, i no ich edukacja jest dla mnie jakby głównym zainteresowaniem, a Tak. wiem, jakie mam wybory na rynku. Nie? Ten dialog jest naprawdę bardzo budujący, ale faktycznie chyba pozwólmy kolejnym dyskutantom na odniesienie się do tego, co Izadora nam opowiedziała. Więc kochani i kochane, ja wam powiem jako stary weteran różnego rodzaju działań społecznych. Projekt Folwarku Górnica i Osady według mnie jest najbardziej zaawansowanym w Polsce tego rodzaju zamierzeniem. I to nie jest tylko projekt, ale to jest piękna idea, za którą stoją konkretni ludzie, no przede wszystkim Izadora. I słuchajcie, bardzo mi się tutaj podoba, poza estetyką i tą wizją przestrzenną, również sprawa spółdzielni, bo ja przypominam, że nasze polskie metody pracy społecznej są bardzo fajne. One sięgają XIX wieku, kiedy to powstawały spółdzielnie, niekiedy zamiennie zwane kooperatywami. Takie rzeczy już robili, no 180 lat temu się w Wielkopolsce zaczęły. Nie będę teraz nudzić, ale teraz jest doskonały moment na odrodzenie spółdzielczości, bo to jest forma najfajniejsza. I Izadora zwróciła uwagę na to, że jeżeli jest fajna spółdzielnia, to te pieniądze, które współwkładamy, również u nas zostają i staramy się, żeby wymieniać się usługami. A patrzcie, co się dzieje. Teraz ktokolwiek na wsi próbuje założyć zalążek ekoosady, takiej regeneratywnej czy ekologicznej, to jest mnóstwo hartów, którzy proponują różne usługi, potrzebne lub niepotrzebne, które są, ceny mają przepłacone i ten taki założyciel musi becelować i wykosztować się. I a produkt, który otrzymuje w zamian, no przeważnie jest standardowy i różnie bywa z jego jakością, więc idealna sprawa. Kolejna rzecz, te punkty, jak to ona powiedziała, Izadora, fioletowe, no kilkanaście w skali kraju. Super, właśnie o to chodzi, bo naszymi projektami my nie proponujemy tego, żeby do nas przyłączyło się na przykład 15 milionów ludzi. To nie ten etap. Może z czasem, duchowo, tak, ale żeby jakieś tysiące, może dziesiątki, może 100 tysięcy ludzi było w tym ruchu, to i tak będzie super, bo promieniowanie takich miejsc jest bardzo fajne. One trafią do tych, którzy siedzą w miastach.